A więc przeczytamy Rzymian 16 rozdział. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą z zboru w Kenherach. Kenherach. Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Ampilata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza i należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, którzy pracują w Panu. Pozdrówcie Peresydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonota, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Junię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze jest znane wszystkim, którzy radują się z was, i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Pozdrawię was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. Pozdrawiam was Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój, i całego zboru. Pozdrawiam was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który ma moc utwierdzać was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Das ist ja ein einmaliges Ende eines Briefes, den Paulus geschrieben hat. To jest to jedyne zakończenie listu, który Paweł napisał. Die Belehrung ist eigentlich schon mit Kapitel 15 beendet. A więc ta treść naukowa tego listu kończy się w 15 rozdziale. Und schließt den Brief wie viele seiner Briefe: Der Gott des Friedens sei mit euch allen. I on kończy ten list, jak wiele innych listów zakończył, fragmentem: A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Aber dann haben wir den Eindruck, dass Paulus noch einmal sein Herz öffnen möchte. Ale mamy to wrażenie, że Paweł w tym ostatnim fragmencie jeszcze raz chce otworzyć swoje serce. Und besonders ausdrücken möchte, wie sehr ihm die Geschwister
am Herzen liegen. I chcę w szczególny sposób wyrazić, jak bardzo ci bracia i siostry mu leżą na sercu. Und das ist schon eine Ermunterung für uns. I to jest też dla nas pewnego rodzaju pocieszenie. Daran zu denken, dass wir alle zu einer Familie gehören. Aby o tym myśleć, że my wszyscy należymy do jednej rodziny. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn Jesus. Gdyż jesteśmy braćmi i siostrami w Panu. Und wenn wir sehen, wie mit welcher Wärme Paulus hier über die Einzelnen spricht, jak spojrzymy na to, w jakim cieple i z jaką serdecznością Paweł tu o każdym pojedynczym wierzącym mówi, dass er zu jedem Namen irgendwie etwas Gutes sagt, i jak on do każdej osoby czy do każdego imienia dodaje coś dobrego, dann ermuntert uns das auch, oder ermuntert das auch uns, to też pociesza czy zachęca nas to również, zu sehen, was wir Gutes in den Geschwistern finden. Abyśmy mogli zauważyć to, co jest dobrego w wierzących. Wir haben leider eine Neigung in unseren Herzen, das Negative erst zu sehen. Ale niestety my mamy to ten pociąg do tego, aby w naszych sercach od razu coś zauważyć negatywnego u innych. Aber vielleicht lassen wir uns noch einmal anregen durch dieses Kapitel, das Gute in den Geschwistern zu sehen. Ale chcielibyśmy się zachęcić do tego, czy pobudzić, aby patrząc na ten 16 rozdział, również o tych innych wierzących myśleć i widzieć w nich coś dobrego. Wir können natürlich jetzt nicht zu jedem Namen etwas sagen. My nie możemy teraz na pewno powiedzieć do każdego imienia jakąś treść. Aber ich möchte einige Punkte besonders herausheben. Ale niektóre tutaj takie szczególne punkty chciałbym pokazać wam. Das sind natürlich zunächst einmal die Verse 1 und 2. A więc na początku to będą wersety 1 i 2. Und dann 3 und 5 über Priska und Aquila. A później 3 und 5, ja? 3 bis 5. A potem 3 do 5 odnośnie Pryski i Aquili. Er schreibt hier, dass er diese Schwester Phoebe den Römern empfiehlt. On tutaj pisze w pierwszym wersecie, że poleca Rzymianom tą siostrę Febę. Offensichtlich war sie dort noch nicht bekannt. Widocznie nie była ona dobrze znana. Das ist auch eine Belehrung für uns. To jest taka nauka dla nas, dass wir einander empfehlen können. Czy pouczenie, że możemy innych polecić komuś. Geschwister, die wir kennen. Wierzących, których znamy. Die vielleicht an einen Ort gehen, wo sie noch nicht bekannt sind. Którzy idą na jakieś miejsce, w którym są jeszcze nieznani. Und dann werden sie mit der gleichen Wärme aufgenommen wie alle anderen. I oni wtedy mogą być przyjęci z taką samą serdecznością i ciepłem, jak też i inni. Weil sie eben Geschwister im Herrn sind. Gdyż oni są też wierzącymi w Panu. Und hat einiges über Phoebe gesagt. I on też coś tutaj mówi o tej siostrze Febie. Nämlich, dass sie vielen ein Beistand gewesen ist am Ende von Vers 2. Że ona była wielu pomocna, czy jak to jest na końcu tego wersetu drugiego napisana. Wir haben in der deutschen Bibel eine Anmerkung bei Beistand. Tu jest. Die ist auf vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Ich weiß nicht, wie das im Polnischen aussieht. Hilfreich. Hilfreich, ja. A więc ona była, tutaj w niemieckiej Biblii mamy taką wskazówkę na to w dopiskach, że eine Beschützerin oder eine Fürsorgerin. Że ta pomoc, czy ta wsparcie, które ona dawała innym, to jest tutaj hier unter 10. Że ona była opiekunką albo kimś, kto ochraniał, ochronniczką, czy jakby to Beschützerin. Einfach eine Hilfe, wir können sagen, eine Hilfe für Bedrängte. A więc ona była pomocą dla tych, którzy byli uciśnieni. Vielleicht kann man es in einem Satz sagen, sie hat sich gesorgt um die Geschwister, in deren Mitte sie war. A więc innymi słowy można powiedzieć, że ona się troszczyła i opiekowała wierzącymi, którzy byli w jej bliskiej otoczeniu. Und Paulus hebt hervor, dass sie auch für ihn selbst gesorgt hat. I Paweł tutaj wspomina o tym, że również i ona dla niego była pomocna, czy o niego się troszczyła. Über einen Dienst der Schwestern komme ich gleich nochmal zu sprechen. A więc
O tych służbie sióstr jeszcze chciałbym coś wspomnieć później. Und diese Schwester empfiehlt nun den Empfängern seines Briefes. I tą siostrę on poleca, Paweł poleca tym adresatom tego listu. Damit sie sie dem Herrn würdig aufnehmen. Aby oni godnie przyjęli ją w Panu. Und das sollte auch immer wieder unser Bestreben sein, auch Geschwister, die wir nicht kennen. I to również powinno być naszym takim dążeniem do tego, abyśmy wierzących, których nie znamy, wenn sie gläubig sind, którzy są wierzący, dass wir sie im Herrn aufnehmen. Abyśmy ich przyjmowali w Panu. Dann spricht er, sagt er etwas über Priska und Aquila. Teraz dalej mówi o Prysce i Aquili. Er nennt sie meine Mitarbeiter in Christus Jesus. On ich nazywa moimi współpracownikami w Chrystusie Jezusie. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo sie erwähnt werden. Są różne, jeszcze występują różne fragmenty ze Słowa Bożego w Nowym Testamencie, gdzie oni są wymienieni. Zwei will ich mal hervorheben. Dwa z nich chciałbym też tutaj przedstawić. Ich will die Stellen nicht lesen. Einmal haben sie Paulus in ihr Haus aufgenommen. Raz oni przyjęli, Pryska i Aquila przyjęli Pawła do swego domu. Und zwar über eine längere Zeit. I to na dłuższy czas. Und sie haben zusammen auch gearbeitet. I też razem pracowali. Ich meine jetzt nicht gearbeitet für den Herrn, sondern sie waren Zeltmacher und haben in dieser irdischen Arbeit auch zusammen gearbeitet. A więc nie chodzi mi o tutaj duchową pracę dla Pana, ale o pracę cielesną, zawodową, gdyż oni byli też producentami namiotów, rzemieślnikami i oni razem z Pawłem budowali je. Aber ich denke, wenn sie Paulus aufgenommen haben, ale myślę, że jak oni tego Pawła przyjęli, dann war das gleichzeitig auch eine Arbeit am Evangelium. To równocześnie była to również praca ku rozkrzewianiu Ewangelii. Und dann fügt er, dann denke ich an eine Begebenheit, wo sie Apollos aufgenommen haben. I później jeszcze myślę o takim wydarzeniu, kiedy Pryska i Aquila przyjęli Apollosa. Wir lesen über Apollos, dass er noch manche Dinge lernen musste. Czytamy o Apollosie, że on niektóre rzeczy jeszcze nie rozumiał i musiał się nauczyć. Er hat an dem Ort, wo sie wohnten, gepredigt. I on w miejscu, w którym oni mieszkali, głosił. Und die beiden erkannten, dass er noch nicht in allen Dingen unterwiesen war. I oni ci oboje rozpoznali, że Apollos nie był we wszystkich rzeczach jeszcze wprowadzony. Und dann lesen wir, dass sie auch ihn in ihr Haus aufgenommen haben. I czytamy o tym, że oni również i Apollosa przyjęli. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie ihm den Weg Gottes genauer auslegten. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że wyjaśnili mu wtedy drogę pańską dokładniej. Und das wird im Plural gesagt, also beide haben das getan. I to jest powiedziane w liczbie mnogiej, więc wnioskujemy z tego, że to obydwoje zrobili. Wenn wir auch wissen, dass eine Schwester nicht öffentlich lehren soll, kiedy wiemy o tym, że siostra nie powinna publicznie nauczać, dann meine ich, könnten wir aus dieser Begebenheit doch sehen, to myślę, że z tego fragmentu możemy zauważyć, dass es im persönlichen Bereich doch durchaus möglich ist, że w osobistym zakresie jest to samo z siebie możliwe. Wir sehen darin auch, i również w tym widzimy, dass die beiden selbst belehrt waren, że oni obydwoje byli już pouczeni, dass sie diese Belehrung, die sie durch Paulus empfangen haben, auch in ihre Herzen aufgenommen haben. Że to pouczenie, które otrzymali od Pawła, przyjęli do serc. Und das ist sicherlich auch eine Ermunterung für uns. I na pewno jest to dla nas i zachęta, dass wir auf Gottes Wort mit Interesse hören, abyśmy słuchali z zainteresowaniem Słowa Bożego, und es in unser Herzen aufnehmen, i abyśmy je przyjmowali do swojego serca, damit es wirklich ein Besitz für uns ist, aby ono stało się dla nas tą własnością. Und dann fügt Paulus noch etwas Besonderes hinzu in dem Vers 4. I teraz Paweł dodaje coś szczególnego w wersecie 4. Die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, którzy dla mnie życie swoje, to jest ten fragment, pierwszy fragment z 4 wersetu, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali.
Das heißt, sie haben sich in Lebensgefahr begeben für Paulus. A więc oni dla Pawła jakby wdali się w sytuację, która w którą ryzykowali swoim życiem. Paulus erwähnt diese Situation, beschreibt diese Situation nicht. Paweł nie opisuje dokładnie tej sytuacji. Er belässt es dabei, dass er lobend sagt, sie haben ihr Leben für mich eingesetzt. Ale przedstawia to, że to chwaląc ich za to, że oni życie swoje dla niego nadstawiali. Und wir erkennen daraus, welche eine Liebe sie auch in ihrem Herzen zu Paulus hatten. I w tym rozpoznajemy, jak wielką miłość mieli obydwoje do Pawła. Wir brauchen jetzt nicht darüber nachzudenken, ob wir das auch tun können oder tun sollen. Nie musimy teraz rozważać tego, czy my bylibyśmy w stanie coś takiego uczynić lub też nie. Ich denke an den Ausspruch, den einmal ein Evangelist getan hat. Ale myślę nad wypowiedzią teraz, którą kiedyś powiedział pewien ewangelista. Der in seiner Predigt auch eine kritische Situation beschrieben hat. Który w swoim kazaniu pewną bardzo krytyczną sytuację opisuje. Und dann wurde am Ende der Stunde von einem Zuhörer gefragt. I on na końcu tego kazania został zapytany przez słuchacza. Können Sie denn auch so mutig durch solch eine Situation gehen? Der Zuhörer hat gefragt, sind Sie selbst auch so mutig wie das, was Sie gesagt haben? I on zapytał ten słuchacz, czy ty, pytając tego kaznodziei w tym momencie, czy ty jesteś tak samo odważny, aby w taką sytuację, którą teraz opowiadałeś, wejść? Dann hat er gesagt, das kann ich nicht beantworten. On wtedy odpowiedział, niestety, nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć. Der Herr hat mir heute den Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Dzisiaj Pan mi dał to zadanie, abym głosił Ewangelię. Und wenn er mir morgen den Auftrag gibt, für jemand mein Leben einzusetzen, ale jeżeli jutro da mi to zadanie, abym miał dla kogoś moje życie narazić, dann will ich darauf vertrauen, dass er mir dann auch die Kraft dazu gibt. To chcę też ufać w to, że Pan jest w stanie mi dać do tego siłę. Es gibt ja manchmal Verse in der Bibel, wo wir ein wenig zurückschrecken, wenn wir sie lesen. Czasami są w Biblii wersety, którym czasami jesteśmy troszkę wystraszeni, kiedy je czytamy. Ich will mal so einen Vers lesen aus dem ersten Johannesbrief. I chciałbym ten werset, taki werset przykładowy przeczytać z pierwszego listu Jana. Kapitel 3. Rozdział 3. Kapitel 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 1 Jana 3, 16. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Priska und Aquila waren bereit dazu. Priska i Aquila byli gotowi, aby to uczynić. Der Herr hat ihnen das Schlimmste erspart. Ale Pan też to najgorsze, co mogło na nich przyjść, ich od tego oszczędził. Und wir wollen so einen Vers lesen mit einer inneren Einstellung. Ale my chcemy czytać werset z naszym wewnętrznym przekonaniem, czy nastawieniem. Nämlich mit dieser, dass wir die Geschwister lieben. Abyśmy mieli to nastawienie, aby miłować swoich współwierzących. Und nicht darüber nachdenken, ob wir heute die Kraft haben, so etwas zu tun. A nie rozważać, czy my mamy tą siłę dzisiaj coś dass wir heute die Kraft haben, das zu tun, darüber nicht nachzudenken. I nie musimy rozważać tego, czy my jesteśmy w stanie takie coś uczynić i czy mamy na to siłę. Sondern wir wollen jeden so sehen, wie der Herr ihn sieht. Ale chcielibyśmy też widzieć każdego z osobna, jak też Pan go widzi. Ein Bruder, eine Schwester, für den der Herr sein Leben hingegeben hat. Brata, siostrę, dla którego Pan swoje życie położył. Dann fällt mir auf in diesem Evangelium, in diesem Kapitel. I teraz tak się mi rzuca w oczy w tym rozdziale jedna rzecz. Dass viele Frauennamen darin sind. Że jest wiele żeńskich imion w tym rozdziale. Und es ist interessant, dass jedes Mal dasselbe gesagt wird. I interesujące jest to, że za każdym razem jest powiedziane to samo. Vers 6, Maria hat viel für euch gearbeitet. Werset 6, Maria, która wiele dla was się natrudziła. Vers 12, Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten.
werset 12. Tryfena i Tryfosa, którzy pracują w Panu. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Persida. Auch Vers 12. Persida, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Wir haben ja oft den Eindruck, mamy często wrażenie, geistliche Arbeit ist nur für Brüder. Że duchowa praca jest tylko dla braci. Aber wir haben das bei Phoebe ja schon gesehen, dass das nicht der Fall ist. Ale już widzieliśmy to w przypadku Febe, że to nie jest tylko ograniczone dla braci. Sie wird ja Dienerin der Versammlung genannt. Gdyż ona jest nazwana diakonisą czy sługą dla zboru w Kenherach. Ja. Und sicherlich verstehen wir auch, dass es unterschiedliche Schwerpunkte im Dienst gibt. I na pewno rozumiemy to, że są różnorodne środki ciężkości, czy różnorodna waga jest nakładana na różną służbę. Es gibt den Dienst, der mehr nach außen gerichtet ist. Są służby, które są na zewnątrz osądzane. Und den, der nach innen mehr im Verborgenen geschieht. I mogą być oglądane z zewnątrz, a są też służby, które są bardziej ukryte i są czynione wewnętrznie. Es scheint so, dass der Herr das eine mehr den Brüdern gegeben hat. I wygląda na to, że tą jedną stronę dał Bóg szczególnie dla braci. Und das andere mehr den Schwestern. A tą drugą rodzaj służby dał Bóg siostrom. Wobei ich nicht sagen will, dass Brüder nicht auch im Verborgenen etwas tun können. Ale nie chcę tego powiedzieć, przez to powiedzieć, że też bracia nie mają czynić takiej służby, która jest też ukryta. Es gibt sicher viele Dienste, die nicht in der Öffentlichkeit geschehen. Jest też na pewno wiele służb, rodzajów służby, które są czynione nie publicznie. Und die doch aus einem Herzen für den Herrn Jesus getan werden. Ale mogą być czynione z serca dla Pana Jezusa. Dazu möchte ich ein Beispiel lesen aus dem Brief an Titus. Do tego chciałem przeczytać przykład z listu do Tytusa. Titus 3, Vers 13. List do Tytusa, 3 rozdział, werset 13. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę, i Apollosa, i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało. Wir haben hier auch im Deutschen eine Anmerkung: Gib mit Sorgfalt das Geleit, rüste sie mit allem aus, was sie für die Reise brauchen. A więc tutaj jeszcze mamy w niemieckiej przekładzie dopisane, inaczej taki dopisek, który tłumaczy to w ten sposób, aby im niczego nie brakowało lub aby mieli wyposażenie na drogę, żeby mieli wszystko, co im potrzeba na drogę. Ein Dienst für die Brüder, die öffentlich gepredigt haben. Ein Dienst für die Brüder, die den Titus getan hat, für Apollos und Zenas. A więc ta publiczna służba, którą czynił tutaj Tytus wobec braci Apollosa i Zenasa. Aber ein Dienst im Verborgenen. Ale również i służba, która była czyniona w ukryciu. Und jetzt möchte ich einen Vers lesen, der vielleicht für Schwestern geschrieben ist, aus dem ersten Brief an Timotheus. Ale teraz chciałem jeszcze przeczytać werset, który jest bardziej być może dla sióstr skierowany. I to jest z listu pierwszego do Tymoteusza. Das ist ein Vers, der bestimmt nicht alle Dienste umfasst, aber der doch einen gewissen Eindruck gibt. To nie jest werset, który być może wszystkie rodzaje służb tutaj obejmuje, ale daje pewnego rodzaju kierunek. In Kapitel 5 im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus etwas über Witwen. I w rozdziale 5 pierwszego listu do Tymoteusza Paweł pisze o wdowach. Auch, dass die Geschwister dafür sorgen sollen, dass sie ihr Auskommen haben. Aby wierzący też mieli o to staranie, aby one miały ten uposażenie, które im potrzebne jest. Und dann schreibt in Vers 10 in Kapitel 5. I on pisze w wersecie 10, rozdziale 5. Sie sollen ein Zeugnis haben in guten Werken, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist.
mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowywała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Vielleicht war das etwas, an das Paulus gedacht hat, als er gesagt hat, sie haben viel für euch gearbeitet, die Schwestern, die er angesprochen hat. Być może to było właśnie to, co one czyniły, kiedy Paweł tutaj mówi o tym, w tym 16 rozdziale listu do Rzymian, jak mówi, wymienia te siostry, że wiele dla niej, dla Pana pracowały. Dann möchte ich kurz in Vers 7 auf die beiden Andronikus und Junias eingehen. Chciałbym przejść teraz w wersecie 7 do i krótko powiedzieć o Androni. Pozdrówcie Andronika i Junia. Er nennt sie meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind. On nazywa ich współwięźniami jego, którzy mieli zaszczytne imię, zaszczytnie znani między apostołami. Das bedeutet nicht, dass sie Apostel waren. To nie znaczy, że oni byli apostołami, sondern dass sie ein gutes Zeugnis von den Aposteln bekommen haben für ihre Haltung, ale für ihren Dienst. Oni otrzymali za swoją służbę i za swoje w pewnym sensie zachowanie, postawę, dobre świadectwo od apostołów. Wenn wir dieses Wort Mitgefangene lesen, kiedy my czytamy to słowo współwięźniowie, dann spüren wir auch diese besonders enge Verbindung. To wtedy możemy odczuć to szczególnie, szczególnie bliskie ścisłą relację. Okay. Eine Verbindung, die durch eine gemeinsame Not entsteht. Tą relację, która powstała dzięki tej wspólnej, dzięki temu wspólnemu, wspólnie przeżywanemu cierpieniu. Es gibt andere Geschwister, die er meine Mitarbeiter nennt. I są jeszcze inni wierzący, których Paweł nazywa swoimi współpracownikami. Das kommt jetzt hier in diesem Kapitel nicht vor. W tym 16 rozdziale tutaj o tym nie czytamy. Aber auch da wird deutlich, dass eine enge Verbindung im gemeinsamen Dienst entstanden ist. Ale tam również jest to dobitnie podkreślone, czy widoczne, że tam powstała ta bliska relacja między nimi przez wspólną służbę. Ich muss mich berichtigen. Einmal kommt es doch für in Vers 9 Urbanus, unser Mitarbeiter in Christus. Tutaj muszę się poprawić. W 9 wersecie jest jednak napisane o tym, że Urbana, współpracownika mojego. Und dabei denke ich nochmal an Titus, was wir eben gelesen haben. I teraz jeszcze myślę o tym Titusie, o którym czytaliśmy przed chwilą. Titus war in diesem Sinne auch ein Mitarbeiter, wenn er dafür gesorgt hat, dass die Brüder für die Reise das Nötige bekommen haben. I w tym znaczeniu słowa Tytus był tym współpracownikiem Pawła, kiedy on troszczył się o te potrzeby tych, których wysłał, tych, którzy szli tam. Und dann möchte ich noch kurz auf Vers 16 eingehen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Chciałbym jeszcze przejść do 16 wersetu krótko. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Damit schließt er einfach noch einmal diese Gedanken der gegenseitigen Zuneigung ab. I tym tak on podkreśla, czy zamyka tą myśl o tym wspólnym połączeniu przychylności wzajemnej między braćmi. Wobei ich denke, dass es nicht immer ein Kuss sein muss. Przy czym ja nie myślę, nie sądzę, że za każdym razem musi być to pocałunek. Auf der Erde gibt es ja unterschiedliche Gewohnheiten. Gdyż na ziemi są różne przyzwyczajenia kulturowe. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Brüder aus England es gar nicht mögen, wenn man sie mit einem Kuss begrüßt. I wiem, że bracia z Anglii na przykład wcale tego nie lubią, kiedy ktoś ich pozdrawia czy wita pocałunkiem. Ich denke, wir sollten die Betonung hier auf heilig legen. Mit heiligem Kuss. Okay. A więc Betonung ist heilig. A więc powinniśmy tutaj bardziej stawiać tę wagę na to słowo świętym. Das kann auch ein heiliger Händedruck sein. To może być też jakby święty uciśnięcie dłoni. Das bedeutet vielleicht zweierlei. To znaczenie można też w dwóch aspektach widzieć. Dass wir uns bewusst sind, das ist ein Bruder, eine Schwester im Herrn, der auch geheiligt ist durch den Glauben an den Herrn Jesus. Że to jest siostra czy brat w Panu, który jest uświęcony durch
durch den Glauben an den Herrn Jesus. Który jest uświęcony przez wiarę w Pana Jezusa. Aber vielleicht dürfen wir auch einen Gedanken mit hineinbringen, ale być może moglibyśmy jeszcze do tego dodać jedną myśl, dass wir frei sind von unguten Gedanken über unseren Bruder, über unsere Schwester. Że jesteśmy uwolnieni od niedobrych, niepotrzebnych, złych myśli o moim bracie lub siostrze. Wir wissen, dass wir abgesondert sind aus der Welt. My wiemy, że jesteśmy odłączeni z tego świata. Und so grüßen wir einander auch. Und so grüßen wir einander auch. I tak chcemy też pozdrawiać i witać nas między sobą. Ab Vers 21 kommen nochmal Grüße. I od 21 wersetu czytamy znowu o pozdrowieniach. Aber dazwischen in den Versen 17 bis 20 scheint es so, als ob Paulus noch einmal gedrängt wird, etwas Besonderes zu sagen, was ihn bedrückt, was ihn beschwert. Ale w wersecie 17 do 20 mamy to wrażenie, że Paweł jest zmuszony i jest powiedzieć coś, co mu bardzo na sercu leżało. Wir fragen vielleicht, welchen Zusammenhang hat das? Możemy zapytać, jaki to ma związek z pozostałą częścią. Kommt er plötzlich auf ein ganz anderes Thema? Czy on tutaj wchodzi na całkowicie inny temat? Ich meine nicht. I uważam, że nie. Das ganze bisher geschriebene macht er deutlich, wie sehr er sich verbunden weiß mit den Geschwistern, die er grüßen lässt. To, co dotąd przeczytaliśmy, wyraża, jak bardzo on był połączony z tymi, o których pisał. Aber dann ist ihm auch bewusst, ale również jemu jest wiadome to, dass der Teufel immer wieder versucht, Unfrieden unter die Geschwister zu bringen. Że szatan zawsze stara się, aby wprowadzić niepokój między wierzącymi. Hier ist das mit Zwiespalt und Ärgernissen angesprochen. I dlatego tutaj mówi o wzniecianiu sporów, zgorszeniach. Immer wieder möchte der Teufel, dass wir auseinandergehen. Gdyż szatan chce ciągle na dowo, abyśmy my się rozpadli, rozeszli. Und er hat viele, er tut vieles, um das zu erreichen. I on czyni wiele, aby to poszło tą złą drogą. Hier ist es so, dass da offensichtlich Menschen sind, die das aktiv betreiben. I tutaj jest mowa o tym, że są są ludzie, którzy jawnie takie rzeczy, takie złe rzeczy, jak wznieczanie sporów, zgorszenia, po prostu wykonują. Ich habe den Eindruck, dass es keine Gläubigen sind. Mam to wrażenie, że to nie są wierzący. Aber wir wissen aus manchen Stellen des Neuen Testamentes, dass im Lauf der Zeit auch in die Versammlungen Ungläubige hineingekommen sind. I wiemy też z niektórych fragmentów słowa Nowego Testamentu, że były czasy, w których czasami niewierzący wchodzili pomiędzy wierzących do zgromadzeń. Die nur äußerlich den Eindruck erweckten, als seien sie errettet. I którzy tylko zewnętrznie pewien wrażenie dawali, pewne wrażenie dawali, że oni są uratowani. Und gerade solchen scheint der Teufel auch zu benutzen, um Zwiespalt und Ärgernis anzurichten. I właśnie takich ludzi szatan, wydaje się, że szatan chce z nich korzystać, aby wzniecać spory i zgorszenia wśród wierzących. Und das ist nicht nach der Lehre der Schrift. I to nie jest, und das ist nicht nach der Lehre. Entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Wbrew nauce, którą wy przyjęliście. Wir werden ermahnt, eines Sinnes zu sein. My jesteśmy napomnieni, abyśmy byli jednomyślni. Einmütig. Abyśmy byli jednomyślni. Zjednoczeni. Ale dasselbe denken. Abyśmy myśleli w jednym kierunku to samo. Alle auf dasselbe ausgerichtet sein. Abyśmy byli ukierunkowani w jednym kierunku. Und dann müssen wir aufmerksam sein, wenn der Teufel Zwiespalt säen will. I musimy być ostrożni, kiedy szatan chce zasiać rozdwojenie. Wenn es so offensichtlich ist wie hier, kiedy jest to tak widoczne jak tutaj, dann gibt es nur einen Weg. To jest jedyna droga. Wendet euch von ihnen ab. Abyśmy odwrócili się od nich. Habt nichts damit zu tun. Abyśmy
nie mieli z tym nic, do czynienia. Wie das in der Praxis geht, kann ich nicht sagen. Jak to w praktyce ma wyglądać, nie mogę nie powiem. Es mag verschiedene Wege geben. Gdyż mogą być różne drogi. Man muss sie vielleicht hinaus tun und sagen, wir wollen keinen Kontakt mehr mit euch haben. Być może trzeba wyjść i powiedzieć, my nie chcemy mieć z wami kontaktu. Oder man muss selbst von ihnen weggehen. A więc tutaj pomyliłem. Powiedział, że trzeba. Było oder, a więc albo. Mhm. To druga możliwość. Dobrze powiedziałeś. Więc albo wyjść, albo żeby oni wyszli i powiedzieć, że nie chcą mieć z nimi do czynienia. In jedem Fall gibt es keine Möglichkeit, Gemeinschaft mit solchen zu haben. Ale z jednej czy z drugiej strony nie ma możliwości, żeby z takimi mieć społeczność. Aber wir sehen, dass der Teufel das auf eine listige Weise tut. Ale my możemy zauważyć, że szatan czy diabeł czyni to w przebiegły sposób. Wir lesen am Ende von Vers 18. My czytamy pod koniec wersetu 18, dass sie süße Worte und schöne Reden gebrauchen. Że oni wykorzystują piękne i pochlebne słowa i miłą mowę. Der Teufel kommt immer, wenn er verführen will, mit guten Worten. Diabeł przychodzi z dobrymi słowami, kiedy on chce kogoś zwieść. Wenn er sofort sagen würde, was er beabsichtigt, kiedy on by powiedział od razu, bez ogródek, co on chce uczynić, dann würden wir es auch sofort erkennen. To byśmy od razu to rozpoznali. Wenn er aber freundlich kommt, ale kiedy on przyjaźnie przychodzi, mit solchen süßen Worten und schönen Reden, ze słodkimi słowami i piękną mową, dann ist die Absicht nicht sofort zu erkennen. To jego zamiar jest nierozpoznawalny od samego początku. Und dann mag es solche geben, die hier arglos genannt werden. Ich weiß nicht, wie ihr das ausdrückt, arglos. Das sind solche, die keinen Verdacht haben, dass etwas Böses kommen könnte. Einfältig, ja. Man hat also keinen Verdacht, dass etwas Böses hinter diesen Worten sein könnte. Którzy zwodzą z serca prostaczków. U nas jest prostaczków lub tutaj jest, można powiedzieć, może nie naiwnych, ale ludzi, którzy nie oczekują, nie podejrzewają nic złego. Daraus lernen wir für uns. I dla nas, wtedy możemy się czegoś nauczyć z tego dla nas. Dass wir mit der Schrift vertraut sein müssen. Że musimy mieć, być mit der Lehre der Schrift. Znajomość, mieć dobrą znajomość Słowa Bożego. Zaznajomieni ze Słowem Bożym. Damit wir solche Reden und solche Worte als das erkennen, was sie wirklich sind. Abyśmy takie słowa i taką mowę rozpoznali od razu, jako tą, czym ona jest. Paulus konnte den Römern ein gutes Zeugnis ausstellen, wenn er in Vers 19 sagt, euer Gehorsam ist zu allen hingelangt. I Paweł tutaj daje Rzymianom dobre świadectwo, mówiąc o tym, że ich posłuszeństwo jest wszystkim znane. Wir wünschen uns das für uns selbst auch. To również sobie życzymy, aby to w naszym przypadku również tak było. Und dann gibt er noch eine kurze Ermahnung. I dalej mówi o krótkie napomnienie. Sie sollten weise sein zum Guten. Oni byli mądrzy ku dobremu. Aber einfältig zum Bösen. Ale czyści wobec zła. An einer anderen Stelle sagt es noch deutlicher. A w innym miejscu mówi jeszcze dobitniej. Da sagt von aller Art des Bösen haltet euch fern. Abyśmy trzymali się z dala od każdego rodzaju zła. Und dann gibt noch einen kurzen Blick in die Zukunft. I tutaj kieruje takie spojrzenie, nasze spojrzenia krótko w przyszłość. Daraus wird auch deutlich, dass der Teufel hinter allem steht. W czym wyraźnie pokazuje, że za wszystkim tym stoi szatan. So sehr uns seine Bemühungen auch beeinträchtigen, die Bemühungen Satans. Jak bardzo te starania szatana. So viel Not er auch unter die Gläubigen bringt und gebracht hat. Starania szatana powodują, jak wiele też niedoli weszło pomiędzy wierzących. Er wird doch einmal sein gerechtes Ende finden. Ale że to wszystko znajdzie swój sprawiedliwy koniec. Und für uns bleibt der Wunsch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus uns begleitet. Ale dla nas pozostaje to życzenie, aby łaska Pana naszego Jezusa nami pozostała.
Und dann kommen noch einmal Grüße hier. I w 21. wersecie mówimy o, dalej czytamy o pozdrowieniach. Das sind jetzt nicht Grüße, die Paulus an ihm bekannte Geschwister sendet. To nie są pozdrowienia, które Paweł pisze dla znanych przez siebie wierzących. Sondern das sind jetzt Grüße von Geschwistern, die bei Paulus waren. Ale to są te pozdrowienia od wierzących, którzy byli razem z Pawłem. Und die auch so ihre Grüße, die Verbundenheit ausdrücken möchten. Którzy również chcą te pozdrowienia tej wspólnoty przekazać wobec innych. Und das ist auch für uns eine Ermutigung. I to jest również i dla nas to ta zachęta, dass wir auch in diesem Sinne einander grüßen können, że my możemy i innych pozdrawiać. Manchmal geht das ja so ein bisschen oberflächlich. Czasami idzie to trochę w tą stronę takiej płytki pozdrowień. So, grüß mal schön. Można powiedzieć tak, no pozdrów tam kogoś. Und dann haben wir uns eigentlich nichts dabei gedacht. Ale nie za wiele myśleliśmy sobie o tym. Czy niewiele treści to posiada. Aber der Gruß, den wir aussprechen, ale pozdrowienia, które my mamy mówić, der sollte aus dem Herzen kommen. Ono ma wychodzić z serc naszych. Und wirklich den im Auge haben, den man grüßen möchte. I abyśmy mieli przed oczami tego, którego chcemy pozdrowić. Bei Tertius ist das besonders zu erkennen. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. I wyraźnie jest to widoczne u Tertiusza, który ten list pisał. Da wird diese Verbindung deutlich. Wir sind verbunden im Herrn. I ta relacja jest widoczna tutaj, jak on mówi, my jesteśmy połączeni w Panu. Dann noch eine kleine, ja vielleicht ein ganz kleines, ja wie soll ich sagen, etwas fast Unbedeutendes. I tutaj dalej coś takiego małego, taka wstawka, można powiedzieć, że mało znacząca. Da wird also zunächst Gaius erwähnt, der Paulus aufgenommen hat und in dessen Haus offensichtlich auch die Versammlungsstunden waren. Tu jest wymieniony dalej Gaius, który był gospodarzem tego domu i w którym wyraźnie miały miejsce również i spotkania. Der in diesem Sinne auch einen besonderen Dienst hatte. Który w tym znaczeniu miał też tą szczególną służbę. Dann wird Erastus erwähnt, der Stadtkämmerer. I również Erast wymieniony jest, to był ten skarbnik miejski. Also ein Bruder, der offensichtlich auch eine hohe soziale Stellung hatte. To był brat, który miał tą wysoką pozycję w społeczeństwie. Und dann Ende der Satz, und der Bruder Quartus. I na końcu słowo i brat Quartus. Quartus bedeutet der vierte. I Quartus oznacza czwarty. Und er ist vermutlich ein Sklave gewesen. I być może przypuszczalnie był on niewolnikiem. Weil manchmal die Besitzer ihrer Sklaven sie einfach nummeriert haben. Der erste, der zweite, der dritte. Gdyż właściciele niewolników czasami nazywali swoich niewolników numerami. Pierwszy, drugi, trzeci niewolnik. Tertius ist zum Beispiel auch der dritte. I Tertius był tym trzecim. Aber ich finde schön, dass einfach Paulus sagt, auch dieser vielleicht in seiner sozialen Stellung so unbedeutende Mann, er ist nicht vergessen. Er lässt euch grüßen und ich will das weitergeben. I Paweł tutaj pisząc to, być może ta osoba, która w tym społeczeństwie czy socjalnym życiu ma niskie znaczenie, Paweł jej tutaj nie zapomina i wymienia i ten brat Quartus was pozdrawia. Und dann kommt noch einmal der Wunsch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. I jeszcze raz tutaj jest powiedziane to życzenie, które brzmi: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Und dann habe ich mich oft gefragt, wie kann man so etwas wünschen? I często się zapytałem siebie, jak można komuś coś takiego życzyć? Wir können die Gnade Gottes doch gar nicht beeinflussen. Czy my przecież nie możemy łaski Bożej w jakiś sposób na nią wpływać? Gott erweist uns seine Gnade doch. Gdyż Bóg nam okazuje, Bóg nam okazuje łaskę, on nam ją daje. Ich habe den Eindruck, mam to wrażenie, dass dahinter immer der Wunsch steht, dass wir diese Gnade auch erkennen.
że za tym stoi to życzenie, abyśmy tą łaskę mogli rozpoznać. Und sie dann auch erst besitzen und genießen. I wtedy ją, kiedy ją rozpoznamy, abyśmy ją posiedli i ją nią mogli zażywać, czy cieszyć się nią. Ich kann das erklären mit der Gnade, die Gott den Menschen gibt, damit sie errettet werden können. Damit Gott gibt Gnade, damit Menschen errettet werden können. A Bóg daje łaskę ludziom, aby oni mogli być uratowani. Die Gnade ist für alle da. Łaska jest dla wszystkich. Jeder kann sie nehmen und errettet werden. Każdy może po nią sięgnąć, czy ją wziąć i zostać uratowany. Aber leider nehmen nicht alle diese Gnade an. Ale niestety nie wszyscy tą łaskę przyjmują. Und dann haben sie keinen Nutzen davon und keinen Segen. I wtedy oni nie mają z niej ani pożytku, ani błogosławieństwa. Und wenn Gott, der Gott aller Gnade, auch uns den Gläubigen Gnade gibt, ale kiedy Bóg, Bóg wszelkiej łaski, nam wierzącym daje łaskę, dann genießen wir sie, wenn wir sie auch annehmen. To my możemy cieszyć się z niej, czy zażywać to błogosławieństwo, kiedy my ją przyjmiemy. Wenn wir ein Herz dafür haben, wie Gott für uns, um uns besorgt ist. Kiedy wie Gott um uns besorgt ist, dass wir das mit unserem kiedy Herzen będziemy erkennen. W sercach rozpoznawać, jak Bóg o nas się troszczy. Dass er uns leitet. Kiedy, że On nas prowadzi, kieruje. Dass alle Dinge zu unserem Guten mitwirken sollen. Że wszystkie rzeczy mają współdziałać ku dobremu dla nas. Das müssen wir im Glauben erfassen. I to musimy pojąć i zrozumieć w naszej wierze. Und dann haben wir einen Segen davon. I wtedy będziemy mieli błogosławieństwo z tego. An die Hebräer schreibt der Schreiber einmal. Do Hebrajczyków pisarz pisze. Seht zu, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel hat. Zważaj na to, aby nikomu nie brakowało łaski. So können wir uns gegenseitig ermuntern und auf Gottes Gnadengaben hin, auf Gottes Gnadenerweisungen hindeuten. I tak też możemy się pocieszać czy zachęcać, abyśmy jedni drugim zwracali uwagę na to, na tą łaskę Pana. Und so lese ich dann immer diese Verse, wie hier Vers 24, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. I tak też czytam te słowa, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Der Herr gibt sie reichlich und unsere Herzen sollen dafür offen sein. I gdyż Pan daje ją w bogactwie, nie oszczędzając, i też nasze serca mają być ku niej, dla niej otwarte. Und dann öffnet Paulus noch einmal sein Herz in den letzten beiden Versen. I teraz w tych ostatnich wersetach Paweł znowu otwiera swoje serce. Er spricht Gott alle Herrlichkeit und Ehre zu. Das ist am Ende dann Gott durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vers 27. I tutaj mówi o, jeszcze raz w 27 wersecie: Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków. Und dazwischen stehen dann einige Aussagen, die für Paulus so großartig sind. A pomiędzy nimi stoi jeszcze, stoją jeszcze wypowiedzi, które są dla Pawła bardzo ważne, o wielkim znaczeniu. Er spricht von der Offenbarung des Geheimnisses. On mówi tu o objawieniu tajemnic. Dass der Herr ihm offenbart hat, was die Versammlung in den Augen Gottes ist. Gdyż, że Bóg mu, że Pan mu objawił to, czym jest zgromadzenie w oczach Bożych. Wie wertvoll ihm diese Versammlung ist. Jak cenne jest dla niego to zgromadzenie. Von der wir an anderer Stelle lesen, dass der Herr Jesus sie geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. O którym czytamy, że on, ono, Pan umiłował je i też położył dla siebie, położył siebie za nie. Das war in der Zeit des Alten Testamentes nicht bekannt. To w czasach Starego Testamentu ta prawda nie była znana. Und dann hat Gott das offenbart. I Pan ją objawił. Und wir dürfen auch diesen Segen für uns haben. Bóg ją objawił. I to błogosławieństwo możemy również posiąść dla siebie. Ich muss kurz ein paar Gedanken, ein paar Worte zur Versammlung sagen. Ja muszę tutaj teraz parę zdań powiedzieć odnośnie zgromadzenia. Nach der Belehrung der Schrift umfasst die Versammlung alle Gläubigen. Wo,
nach der Belehrung zgodnie z połączeniem słowa zgromadzenie obejmuje wszystkich wierzących, die von der Tag der Pfingsten an bis zur Entrückung sich bekehrt haben. Którzy od dnia zielonych świąt aż do pochwycenia się nawrócą. Und diese Gruppe von Menschen hat einen besonderen Platz in den Gedanken Gottes. I ta szczególna grupa ludzi w myślach Bożych ma szczególne pozycje. Es gab vorher Gläubige. Gdyż wierzący również byli przed tym czasem. Es gibt danach noch Gläubige. I będą też wierzący i po tym czasie. Aber diese Versammlung hat einen besonderen Platz in Gottes Gedanken. Ale to zgromadzenie ma szczególne miejsce w myślach Bożych. Warum das so ist, dlaczego tak jest? Können wir nicht erklären. Nie możemy tego wyjaśnić. Aber ein kleiner Versuch ist vielleicht doch erlaubt. Ale taka mała próba wyjaśnienia tego, pozwólcie mi powiedzieć małą próbę wyjaśnienia tego. Da lesen wir Johannes 17, einmal den Vers. I do tego przeczytajmy z Ewangelii Jana 17 rozdziału. Vers 24. Werset 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Der Herr Jesus ist im Haus des Vaters. Pan Jezus jest w domu Ojca. Und er hat gesagt, ich bereite euch eine Stätte und dann nehme ich euch zu mir. I on powiedział, ja przygotuję wam miejsce i wezmę was do siebie. Und der Herr Jesus möchte uns bei sich haben. I Pan Jezus chce nas mieć u siebie. Und er empfindet das als eine besondere Gabe, die der Vater ihm gegeben hat. I on odczuwa to jako ten szczególny dar, który Bóg, czy Ojciec mu podarował. Und wenn ich etwas für mich haben will, a jeżeli chcę coś mieć dla siebie, dann hat das einen Wert für mich, sonst würde ich es nicht haben wollen. Jeżeli pragnę czegoś, to wtedy to ma dla mnie jakąś wartość określoną. Jeżeli bym tego nie pragnął, to znaczy, to nie byłoby dla mnie ważne. Jetzt können wir darüber nachdenken, dass wir wertvoll sind in den Augen unseres Herrn. I teraz możemy o tym pomyśleć, że my jesteśmy cenni w oczach Pana. Obwohl wir Feinde Gottes waren, pomimo tego, że byliśmy wrogami Bożymi, obwohl wir Sünder waren, pomimo tego, że byliśmy grzesznikami, wollte er uns für sich haben. On chciał mieć nas dla siebie. Wollte diese Versammlung bei sich im Haus des Vaters haben. On chciał to zgromadzenie mieć dla siebie w domu Ojca. Und das sind die Gedanken Gottes von Ewigkeit her. I to są myśli, czy plan Boży od wieczności. Und deswegen schließt Paulus hier: Gott durch Jesus Christus sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bogu przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Und dann lesen wir doch noch aus Kapitel 11 einen ähnlichen Lobpreis. Ale przeczytajmy jeszcze do tego z rozdziału 11 Rzymian podobną myśl. Vers 33 bis 36, wenn du das noch liest. Od 33 do 36 wersetu przeczytajmy. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał coś Mu, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Na wieki. Amen. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zum Anfang zurück. I teraz przejdźmy z powrotem na początek. Diese Versammlung ist dem Herrn so wertvoll. To zgromadzenie jest dla Pana tak cenne. Und wir, als die, die diese Versammlung bilden, wir die einzelnen Glieder dieses Leibes, a my, którzy to zgromadzenie budujemy, te poszczególne członki tego ciała jednego, haben Gemeinschaft untereinander, mamy społeczność między sobą und sollten durch dieselbe Liebe auch miteinander umgehen. I powinniśmy też tą samą miłością między sobą, z tą samą miłością między sobą operować, czy wzajemnie się obchodzić ze sobą. Dokładnie, obchodzić się wzajemnie tą samą miłością.
Und ich meine, das wird deutlich darin, wie Paulus diese Grüße ausspricht. I teraz widzimy wyraźnie, dlaczego też Paweł tak te pozdrowienia wyrażał. Er kennt sie mit Namen. On zna ich po imieniu. Und hat zu jedem etwas Positives, etwas Gutes zu sagen. I on ma wobec każdego coś pozytywnego, coś dobrego do powiedzenia. Wir wollen davon lernen. Chcemy się z tego uczyć. Okay. Heute Nachmittag habe ich ein umfangreiches Manuskript mitgebracht. Dzisiaj po południu przyniosłem ze sobą dosyć obszerne pismo. Ich möchte über ein Thema reden, das vielleicht auf den ersten Blick nicht wie geistlich aussieht. I chciałbym rozmawiać teraz, czy myśleć o temacie, który nie za bardzo tutaj na pierwszy rzut oka wygląda dość duchowo. Ich will versuchen, etwas über Internet, Computer und Smartphone zu sagen. I chciałbym spróbować powiedzieć coś o komputerze, internecie i smartfonie. Es ist aber insofern geistlich. Ale w tym znaczeniu jest to duchowe. Weil ich versuchen will, es objektiv aus der Sicht eines Gläubigen zu besprechen. Gdyż chciałbym spróbować to obiektywnie z tego punktu widzenia wierzącego rozważać. Und weil es sehr umfangreich ist, dieses Thema, ale ze względu na to, że ten temat jest dość obszerny, habe ich mir doch hier einen kleinen roten Faden aufgeschrieben. To dlatego też napisałem sobie tutaj taką linię przewodnią, czy taką nić, która będzie mnie prowadziła po tych tematach. Damit ich mich nicht verzettle. I dlatego, żebym się tutaj nie pomieszał. Ich denke, man könnte einen ganzen Tag darüber reden. Myślę, że można było o tym mówić cały dzień. Deswegen kann ich es auch nur in kurzen Punkten immer wieder bringen. Dlatego też będę mógł to tylko tak punktując niektóre tematy podkreślić. Aber ich hoffe, dass es so wichtige Punkte sind, dass wir verstehen, worum es mir geht. Ale myślę, że mam nadzieję taką, że to będą ważne tematy, które będą dawać do zrozumienia, o co mi chodzi. Und wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert als eine Stunde, i być może jeżeli to będzie trwało dłużej niż godzinę, dann könnte ich die zweite Stunde ein wenig abkürzen. To wtedy spróbuję tą drugą godzinę krótko skrócić. Ich möchte einen Vers zunächst einmal lesen. I teraz chciałbym przeczytać jeden werset, der vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat. Johannes, letztes Kapitel. Który na pierwszy rzut z Ewangelii Jana to będzie. Johannes, Kapitel 21. Ewangelii Jana, 21 rozdział. Ten fragment na pierwszy rzut oka nie ma wiele do czynienia z tym tematem, tak nam się może wydawać. Vers 17. Werset 17. Ich lese nur diese eine Frage, die der Herr Jesus stellt. Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Czyli jest napisane 21:17. Rzeczy mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Das dürfen wir auch als eine Frage verstehen, die der Herr uns stellt. To możemy zrozumieć jako pytanie, które również Pan nam zadaje. Petrus hatte eine eindeutige Antwort. Piotr miał wyraźną odpowiedź. Und ich denke, wir sagen auch wie ihm, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. I my odpowiemy tak, jak on odpowiedział, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Das wollen wir so ein bisschen wie einen Hintergrund in Vers 17, glaube ich, oder ich will mal gucken. Panie, ty wszystko wiesz, jeszcze zapomniałem dodać. Das soll wie ein Hintergrund jetzt über diesem Thema stehen. A więc to ma być jako takie tło tego tematu dla nas. Und ich möchte dieses Thema mit drei Fragen behandeln. Chciałbym ten temat rozważyć, stawiając trzy pytania. Die erste Frage ist schon wieder ein bisschen mit dem verbunden, was wir gelesen haben. To pierwsze pytanie jest z tym powiązane, co przed chwilą czytaliśmy. Was ist meine Position in der Welt? Jaka jest moja pozycja w świecie? Die zweite Frage ist, wie gehe ich mit irdischen Dingen um? Drugie pytanie brzmi, jak obchodzę się ze światowymi czy ziemskimi rzeczami? Und die dritte Frage ist, sind damit Gefahren verbunden? I trzecie pytanie brzmi, czy z tymi rzeczami powiązane są niebezpieczeństwa?
Und ich habe mir einige Schriftstellen aufgeschrieben. I do tego wypisałem sobie kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Vielleicht machen wir es so, dass ich einige zitiere und die anderen können wir lesen, sonst wird die Zeit doch zu knapp. I możemy zrobić tak, że część będę cytował, a część będziemy czytać, gdyż w przeciwnym razie czasu by zabrakło. Die erste möchte ich doch lesen aus Epheser 2. Ale pierwsze już możemy przeczytać i to będzie z Efezjan drugiego rozdziału. Epheser 2, Vers 2. Ihr wandeltet einst nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Efezjan 2, rozdział, 2, werset. A w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Das ist die Position eines jeden, der den Herrn Jesus noch nicht als seinen Retter angenommen hat. To jest ta sytuacja czy pozycja tego, który do tej pory jeszcze nie przyjął Pana Jezusa jako swojego ratownika. Wir haben mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. My mniej lub więcej, świadomie lub nieświadomie. Nach dem Geist dieser Welt gelebt. My żyliśmy według ducha tego świata. Und dann kam ein Wechsel, nachdem wir uns bekehrt haben. I potem następuje ta zmiana, po tym jak nawróciliśmy się. Und dann sagt der Herr Jesus über uns. I wtedy Pan Jezus mówi o nas. Sie sind noch in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Oni nie są, oni są jeszcze w świecie, ale nie są z tego świata. Das heißt, unser ganzes Denken hat auch einen Wechsel gehabt. Ale, a więc nasze cała, nasze wszystkie myśli i sposób myślenia doznał zmiany. Wir wissen, dass das nicht schlagartig geschieht. My wiemy, że to nie następuje w mgnieniu oka. Dass wir manche Dinge unseres alten Lebens noch eine Zeit lang mitschleppen. Co oznacza, że niektóre stare rzeczy z naszego życia będziemy ciągnąć ze sobą przez jakiś czas. Aber doch ist die Position diese, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Ale ta pozycja jest już określona. My nie należymy do tego świata. Wir sind ein Eigentumsvolk, das dem Herrn Jesus gehört nach Titus 2, Vers 14. A więc jesteśmy tym ludem, który należy dla Pana Jezusa, Panu Jezusowi, według Tytusa 2, 14. Und dann lese ich zum Schluss noch einen Vers aus 1. Korinther 6. I na koniec chciałbym przeczytać jeszcze z 1. Koryntian 6. werset. Entschuldigung. Nein, das ist der erste Grund. Ich habe zweite aufgeschrieben, Entschuldigung. 1. Korinther 6. 1. Korinthian 6. rozdział. Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Mir geht es darum, auch ein wenig daran zu denken, was der Herr Jesus für uns bezahlt hat. Mi chodzi o to, abyśmy troszkę pomyśleli, jak wiele Pan Jezus musiał za nas zapłacić. Sozusagen einen Preis, den wir nicht bezahlen konnten für unsere Errettung. Można powiedzieć, że cena, której nie byliśmy w stanie zapłacić za nasz ratunek. Indem er sich selbst für uns gegeben hat. W tym, jak On siebie samego za nas dał. Und dann endet der Vers, verherrlicht Gott in eurem Leib. I ten werset kończy się, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Das ist die Beantwortung der ersten Frage, was ist meine Position in der Welt? A więc to jest ta odpowiedź na to pierwsze pytanie, jaka jest pozycja moja na tym świecie? Ich gehöre meinem Herrn an. Ja należę do mojego Pana. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Który mnie umiłował i samego siebie za mnie dał, podarował. Und das bringt meine Gedankenwelt in eine bestimmte Richtung.
I to ten świat moich myśli wtedy jest ukierunkowany w określonym, dobrym kierunku. Und das führt dann zu der zweiten Frage. I to teraz prowadzi nas do drugiego pytania. Wie gehe ich mit irdischen Dingen um? Jak obchodzę się z tymi ziemskimi rzeczami? Das Irdische ist zunächst einmal völlig neutral. Ziemskie oznacza coś co, na początek całkowicie neutralnego. Ich möchte sagen, das Materielle, Entschuldigung, das Materielle ist neutral. To, co jest ziemskie lub materialne, jest neutralne. Aber ich kann es zu Gutem und zu Bösem gebrauchen. Ale ja mogę to użyć coś do czegoś złego lub czegoś dobrego. Ein Beispiel, was ich immer dazu gerne gebe, ist... I taki przykład, który do tego bardzo chętnie używam. Ich habe eine Axt und kann damit Holz spalten, um zu heizen. Mam siekierę. Mogę ją użyć do tego, aby rąbać drzewo, aby napalić piecu. Aber mit derselben Axt kann ich jemanden ermorden. Ale tą samą siekierą jestem w stanie kogoś zamordować. Die Axt ist neutral, aber der Gebrauch kann gut oder böse sein. Siekiera jest neutralna, ale użytek z niej może być zły lub dobry. So ist das mit allen materiellen Dingen in dieser Welt. I tak też jest z każdą materialną rzeczą na tym świecie. Und da gehört auch der Computer zu. I do tego również należy komputer. Und deswegen ist immer wieder die Frage, wie ist meine Gesinnung? I dlatego też przychodzi ciągle na nowo to pytanie, jakie jest moje usposobienie? Habe ich denn Jesus als Vorbild? Czy ja mam Pana Jezusa w moim sercu jako przykład? Oder prägt mich noch die Gedankenwelt von unten? Czy wytłumacza prägung? Das, was in meinen Gedanken ist. Nie, czy moje myślenie jest napiętnowane? Mhm. Czy moje myślenie jest napiętnowane tymi złymi rzeczami z dołu? Von den Ungläubigen sagt Gottes Wort, dass ihr Sinn verblendet ist. O niewierzących Słowo Boże mówi, że ich rozum jest, ich zrozumienie jest zaślepione. Da steht in 2. Korinther 4, Vers 4. I to jest napisane w 2. Korinthian 4, werset 4. Und für uns wollen wir lesen Kolosser 1, Vers 9. A do tego chcielibyśmy przeczytać jeszcze Kolosan 1, werset 9. Kolosan 1, 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein möchtet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Und noch zwei Stellen aus dem ersten Korintherbrief. Jeszcze dwa miejsca z pierwszego listu do Koryntian. Nochmal Kapitel 6. Kapitel 6. Jeszcze raz, 1 Koryntian, rozdział 6. Vers 12. Werset 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Und 10, Vers 23. I rozdział 10, werset 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Wir verstehen natürlich, dass mit alles nicht absolut alles gemeint ist. My rozumiemy oczywiście, że pod tym słowem wszystko nie jest wszystko objęte w absolutnym znaczeniu. Es ist nicht erlaubt zu lügen. Nie jest przecież dozwolone, abyśmy kłamali. Es ist nicht erlaubt zu stehlen. Nie jest zezwolone, abyśmy kradli. Aber der Heilige Geist hat hier den Gebrauch der irdischen Dinge im Sinn. Ale tutaj Duch Święty ma na myśli rzeczy, czy korzystanie z tych ziemskich rzeczy. Und dann spüren wir, wie wirklich das Wort ist, was wir gelesen haben, nicht alles erbaut
und ich will mich von keinem beherrschen lassen. I teraz możemy to odczuć, jak rzeczywiste czy prawdziwe jest to słowo, które mówi, nie wszystko buduję i nie chcę, nie dam się niczym zniewolić. Wenn wir jetzt noch einmal an Computer denken und Smartphone und diese Geräte, die wir brauchen. Jeżeli teraz pomyślimy znowu o komputerze, o smartfonie, czy takich urządzeniach, których potrzebujemy. Dann haben wir das Gleiche, was ich mit dem Beispiel der Axt erklären wollte. To mamy podobne coś do tego przykładu, jak podawałem o tej siekierze. Es ist nützlich zur Kommunikation zum Beispiel. To jest korzystne i można to użyć do komunikacji na przykład. Meine Frau war dankbar, dass sie ihr Smartphone bei sich hatte, als sie einmal ganz allein in dunkler Nacht einen Ausfall mit dem Auto hatte. Moja żona była bardzo wdzięczna, że miała dostęp do smartfona, jak pewnego razu w nocy miała wypadek czy awarię samochodu. Oder Eltern freuen sich, wenn sie Bilder ihrer Kinder und Enkel haben, die vielleicht weit entfernt wohnen. I na przykład dziadkowie cieszą się bardzo, kiedy mają, otrzymują zdjęcia, czy widzą wnuki i wnuczęta, a na przykład mieszkają bardzo daleko. Die auf diese Weise viel engere Kommunikation haben können, als wenn das mit Briefen geschehe. Mogą mieć dużo węższą, tą bliższą kontakt i relacje z nimi, niż to na przykład działo się przez listy. Als Arbeitsgerät kann man sich das gar nicht mehr ohne vorstellen. I teraz nie da się tego jako, znaczy, tych urządzeń nie da się, przepraszam. Trudno tych, jest bez nich się obejść tak. W zawodzie. A więc ciężko się obejść bez tych urządzeń w zawodzie i w pracy, w życiu zawodowym. Ob das in Schule oder im Beruf ist. Czy to chodzi o szkołę, czy też o zawód. Und Kommunikation, das hatte ich eben schon gesagt, E-Mail, Skype, soziale Netzwerke. I tak jak już wymieniłem, komunikacja, na przykład e-mail, wszelkiego rodzaju sieci, które można używać, na przykład Skype do rozmowy. Aber dann möchte ich ein paar kritische Fragen stellen. Ale tu chciałbym zadać kilka bardziej krytycznych pytań. Und vielleicht merkt ihr, dass ich auch Gefahren sehe im Gebrauch mit dem Internet. I myślę, że już zauważyliście, że tutaj widzę w tym korzystaniu z internetu przeróżne niebezpieczeństwa. Die erste Frage ist, wie oft brauche ich das Gerät wirklich zum Telefonieren oder zur Internetrecherche und wie viel Zeit verbringe ich damit, indem ich einfach abschweife? Więc pytanie pierwsze brzmi tak, czy potrzebuję te urządzenia, jak w rzeczywistości długo potrzebuję te urządzenia i z nich korzystać do telefonowania, do sprawdzania czegoś w internecie, a jak bardzo często zmarnuję dużo czasu, kiedy po prostu gdzieś w tym poszukiwaniach, gdzieś zwiodę się na boczną dróżkę i będę gdzieś tam coś oglądał. Vielleicht erkennt ihr das Phänomen auch, was ich kenne. Być może znacie też ten fenomen, który ja znam. Man will etwas recherchieren nach einer bestimmten Frage oder einem bestimmten Thema suchen. Czasami ktoś potrzebuje, chce zobaczyć coś, wyszukać czegoś, jakieś pytanie mnie interesuje albo jakaś rzecz. Dann haben wir einen Text aufgerufen, vielleicht. I wpisujemy jakiś tekst. Und dann gibt es noch 7 andere Links, die einen weiterführen. Ale tam występuje jeszcze 7 innych linków, łączy, które gdzieś dalej prowadzą. Und ehe man sich versieht, hat man eine Stunde verbracht. I nim się spojrzy na zegarek, już jest godzina, która została zmarnowana. Und manchmal hat man sich gefragt, was wolltest du eigentlich nachsehen? Manchmal hat man sich hinterher gefragt, wonach wolltest du eigentlich? A później, potem jeszcze dokładnie nie wiesz, tak pytasz się siebie, a czego w ogóle ja szukałem? Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn ihr am Computer eine Arbeit fertig gemacht habt. Nie wiem, czy macie to uczucie, czy znacie to uczucie, jak skończymy pracę przy komputerze. Dann hat man den Eindruck, die Hand will noch gar nicht von der Tastatur weg. Że te ręce wcale nie chcą odejść od tej klawiatury. Sie möchte immer noch mal etwas anderes aufrufen. One pragną, one chcą znowu czegoś szukać, znowu coś otwierać. Der ein oder andere mag das jetzt für eine Übertreibung halten. Jeden albo drugi może to uważać za przesadę. Aber
Ich will mal zwei Beispiele sagen, wie es extrem sein kann. Ale chcę podać dwa przykłady, jak może być, dwa ekstremalne przykłady, jak może się wydarzyć. Ich glaube nicht, dass jemand, der hier ist, in dieses Extrem verfällt. Ja nie chcę tutaj przez to powiedzieć, że ktoś tutaj się znajduje z was, który w to ekstremum właśnie wpadł. Aber manchmal ist es vielleicht nützlich zu erkennen, wie weit man gehen könnte. Ale czasami jest dobre rozpoznać, jak daleko można się zapędzić. Ich habe von einem Mädchen gelesen, das in einer Firma in einem Bewerbungsgespräch war für eine Arbeitsstelle. Ja czytałem o dziewczynie, która była na rozmowie kwalifikacyjnej, ubiegała się o pracę. Nach einiger Zeit klingelt ihr Smartphone. I po jakimś czasie dzwoni jej telefon. Während des Gesprächs nimmt sie es aus der Tasche. I w czasie tej rozmowy kwalifikacyjnej ona wyciągnęła go z torebki. Und checkt die Mitteilung und antwortet darauf. I sprawdza wiadomość i zaczyna odpisywać na nią. Ich brauche nicht zu sagen, dass das Bewerbungsgespräch damit zu Ende war. Ja nie chcę tutaj od razu zdradzać tego, że ta rozmowa kwalifikacyjna w tym momencie się była już zakończona. Ein anderes Beispiel, was mir fast unwahrscheinlich vorkam, aber wirklich so ist. Jeszcze jeden przykład, który mi się wydawał dość nierealistyczny, ale on się wydarzył. In Amerika. W Ameryce. Wo ja alles möglich ist. Gdzie wszystko jest możliwe. Hat sich ein Mann in einer Zeremonie, die natürlich nicht offiziell war, mit seinem Smartphone verheiratet. Człowiek, który, jeden człowiek ożenił się, czy wyszedł za smartfon w jakiejś ceremonii, która nie była oficjalna. Also noch einmal die Frage, wie viel Zeit verbringe ich mit digitalen Medien? A więc tutaj znowu to pytanie, jak wiele czasu spędzam w tych mediach cyfrowych? Brauche ich Spiele? Czy potrzebuję gry? Wie viel Zeit verbringe ich damit? Ile czasu marnuję w tym? Und es ist eindeutig erwiesen, dass es eine Spielsucht gibt. I jest wyraźnie dowiedzione, że występuje coś takiego jak uzależnienie się od gier komputerowych. Auch da habe ich ein extremes Beispiel. I tutaj mam pewien ekstremalny przykład do tego. Vielleicht lacht ihr jetzt, wenn ihr das hört. Ich habe auch erst gedacht, das stimmt nicht. I być może będziecie śmiać z tego. Ja też na pierwszy myślałem, że to jest nierzeczywiste. Es hat Fälle gegeben, dass der Süchtige sich gepampert hat, um nicht vom Computer aufstehen zu müssen. Pampern. Mhm, ja. Były przypadki, w których niektórzy grający ludzie zakładali sobie pampersa, żeby nie musieć wstawać od komputera, od gier. Ihr versteht mich richtig. Ich sehe diese Gefahr hier nicht im Raum. Zrozumcie mnie, ja tutaj nie widzę tego niebezpieczeństwa, że każdy tutaj, czy ktoś jest w takich ekstremalnych warunkach. Aber da es solche Erscheinungen gibt, erlaube ich mir, sie anzusprechen. Ale z tego względu, że takie wydarzenia występują, pozwalam sobie o nich powiedzieć, czy je wymienić. Deswegen ist die Frage, ist alles, was wir können, alle Anwendungen, alle Apps, sind sie sinnvoll und nützlich? Die Anwendungen, die Apps, die wir haben auf dem Smartphone, sind sie sinnvoll und sind sie nützlich? Teraz pytanie jest takie, czy wszystkie aplikacje, które mamy na smartfonie są, mają sens i czy są dla nas pożyteczne? Und dann möchte ich etwas zur Kommunikation sagen. I chciałbym teraz dodać coś do komunikacji. Ich habe drüben ein Bild liegen, das ist sehr eindrucksvoll. Da sitzen zwei Jungs nebeneinander. Zwei Jungen sitzen nebeneinander auf einer Mauer. Mam taki obraz, którym siedzą, dwóch chłopaczków siedzi na murku. Aber sie reden nicht miteinander. Ale oni nie rozmawiają ze sobą. Jeder ist mit seinem Gerät beschäftigt. Ale każdy z nich jest zajęty swoim smartfonem. Das nennt man dann heute soziale Netzwerke und soziale Kommunikation. Dzisiaj nazywa się to sieci społecznościowe lub komunikacja społecznościowa. Ich habe selbst einmal etwas erlebt, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Ja sam przeżyłem coś takiego, coś, co mnie dosyć zasmuciło. Habe ich eine Mutter gesehen, die mit ihrem Kind, vielleicht 4 Jahre alt, durch die Straße ging.
Ja widziałem matkę, która szła ze swoim dzieckiem, być może czteroletnim, przez drogę. Sie hatte dem Kind ein Spielzeug gekauft, das noch ganz neu war, noch in der Verpackung. I ona temu dziecku kupiła taką zabawkę, która jeszcze była całkowicie nowa, jeszcze była opakowana. Und das Kind wollte voll Freude jetzt der Mutter das zeigen und erklären, wie schön das fand. I to dziecko pełne radości chciało mamie powiedzieć, wyjaśnić, pokazać, jak bardzo się cieszy z tej zabawki, wyjaśnić te funkcje. Aber die Mutter hat überhaupt keinen Blick für ihr Kind gehabt und nur mit ihrem Smartphone. Ale matka nie była w ogóle zajęta, nie w ogóle nie obdarowała dziecka spojrzeniem, ale była zajęta swoim smartfonem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt hat, wenn man in einer Gesellschaft ist. Nie wiem, czy ktoś z was przeżył, jak jesteśmy w społeczeństwie. Wie viele dann mit ihrem Gerät beschäftigt sind. W społeczeństwie i widzimy, jak wielu ludzi jest zajętych swoim urządzeniem. Ich möchte also einfach nur sensibel machen und nicht irgendwie sofort von vornherein schlecht reden. Deswegen. Ja bym chciał was tutaj w pewnym sensie uczulić na to. I nie chciałbym od samego początku od razu źle o czymś mówić. Vielleicht noch ein böses oder schlechtes Beispiel für intensiven Gebrauch. I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym złym przykładzie złego używania. Eine Mutter hat nicht mitbekommen, dass ihr Kind in einer Pfütze ertrunken ist, weil sie mit dem Gerät beschäftigt war. Jedna matka nie zauważyła, nie zorientowała się, że jej własne dziecko utopiło się w kałuży, gdyż ona była zajęta, czy tam w kałuży, w takim stawiku jakimś, w czasie, kiedy ona była zajęta smartfonem. Und das leitet jetzt über zu der dritten Frage, die wir gestellt haben. I teraz to prowadzi nas do trzeciego pytania, które zadaliśmy. Sind mit den irdischen Dingen auch Gefahren verbunden? Czy wraz z ziemskimi rzeczami są związane niebezpieczeństwa? Ich habe hier aufgeschrieben Gefahren für Leib und Seele. Wypisałem sobie niebezpieczeństwa dla ciała i dla duszy. Wenn wir an das Beispiel mit der Mutter und dem ertrunkenen Säugling denken, ist es natürlich Gefahr für den Leib. Kiedy myślimy teraz o tej kobiecie i o tym jej małym dziecku albo noworodku, to jest to oczywiście zagrożenie dla naszego ciała. Aber ich denke, in erster Linie müssen wir an Gefahren für unsere Seelen denken. Ale myślę, że w pierwszej linii musimy spojrzeć na niebezpieczeństwo dla naszej duszy. In Johannes 14, Vers 30 nennt der Herr Jesus den Teufel den Fürsten dieser Welt. W Jana 14, werset 30 Pan Jezus mówi o szatanie jako tym przywódcy tego świata. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 wird er der Gott dieser Welt genannt. 2. Korinther? 2. Korinther 4, Vers 4. A w 2. Korinther 4, 4 jest mowa o nim jako o królu tego świata. Bogu tego świata, przepraszam. Und ist grundsätzlich gegen alles Göttliche. I on z zasady jest przeciwny wszystkiemu, co jest Boże. Er will nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. On nie chce, aby ludzie przyszli do wiary. Und deswegen will er sie verführen und ablenken. I dlatego on chce ich zwodzić i odwodzić. Von dem ersten Menschenpaar im Paradies liest man, dass die Schlange Eva durch List verführt hat. W pierwszych rozdziałach Słowa Bożego czytamy, jak Adam i Ewa, czy Ewa została przez ten przebiegłość węża, przepraszam, przez przebiegłość? Przez podstęp węża zwiedziona. Deswegen können wir davon ausgehen, dass er alle irdischen Dinge benutzt, um seine Interessen zu tun. Z tego też możemy wyjść z wnioskiem, że on wszystko będzie używał z tych ziemskich rzeczy, które ma dostępne, aby nas wodzić. Und deswegen möchte ich einfach auch mal einige Fragen stellen zu diesem Thema, sind es Gefahren für mich? I dlatego też chciałbym zadać niektóre pytania do tego tematu, czy z tym związane są niebezpieczeństwa dla mnie. Die erste Frage ist alles wahr, was mir angezeigt wird? Pierwsze pytanie brzmi, czy to, co jest mi pokazywane, jest prawdą? Czy wszystko to, co widzę, jest prawdą?
Wir können die Frage einfach mit Nein beantworten. Możemy to pytanie odpowiedzieć słowem nie. Aber es ist nicht einfach zu erkennen, das ist das Problem. Ale problemem jest to, że nie jest to łatwo rozpoznać. Manches ist ganz deutlich. Niektóre rzeczy są całkiem wyraźne. Aber in manchem vermischt sich Lüge mit Wahrheit. Ale w niektórych rzeczach prawda z kłamstwem się mieszają. Es wird irgendwie wissenschaftlich versucht, wissenschaftlich zu begründen. So, występują na przykład próby udowodnienia czegoś naukowo, ze strony naukowej. Und trotzdem ist Lüge darin. Ale pomimo tego w środku ukryte jest kłamstwo. Mit diesem Vorbehalt müssten wir alles ansehen, was uns im Internet angeboten wird. I z tym uprzedzeniem musimy wszystko oglądać, co w internecie jest nam kładzione na tacy. Eine weitere Frage. Następne pytanie. Bietet mir das Internet auch Sünde an, ganz offen? Czy internet proponuje mi w całkowicie otwarty sposób grzech? Und die Grenze ist ganz schnell überschritten. A granica jest bardzo szybko przekroczona. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus Sprüche 7 lesen. I dlatego chciałbym parę wersetów przeczytać z przypowieści Salomona. Da geht es natürlich noch nicht um Internet. Tam oczywiście nie chodziło o Internet. Aber mir geht es um diese Unvorsichtigkeit, mit dem der Jüngling, der hier angesprochen ist, mit der Sünde umgeht. Ale mi chodzi o to, nieostrożność tego młodzieńca z grzechem, z którym on się styka. In Kapitel 7 geht es um das Thema der Hurerei. W siódmym rozdziale przypowieści Salomona tematem jest przeczeczeństwo. Und in Vers 6 sagt der Schreiber, er sah einen Jüngling auf der Straße. Vers 6 und 7. Ich sah unter den Einfältigen einen Jüngling, einen von den Söhnen, der auf den Straßen ging. A więc w wersecie 6 i 7 jest mowa o tym, że zauważył wśród młodzieńca czy chłopca. Und dann geht es weiter, Vers 8 in der Mitte. Er ging hin und her neben ihrer Ecke und auf den Weg zu ihrem Haus und in der Dämmerung am Abend des Tages und in der Mitte der Nacht und in der Dunkelheit. I zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi o zmierzchu pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. In diesem Moment hat er noch nicht gesündigt. On jeszcze w tym momencie nie zgrzeszył. Aber er hat sich in dem Gefahrenbereich aufgehalten. Ale on znalazł się w tym okręgu niebezpieczeństw. Er ist hin und her gegangen, immer wieder dorthin und immer weg und immer wieder hin. On tutaj krążył tak w kółko tego miejsca niebezpiecznego. Chwilę był tam, zawrócił, wrócił z powrotem. Und dann Vers 21 und 22. A później czytamy w wersecie 22, 21 i 22. Sie verleitete ihn durch ihr vieles Zureden, riss ihn fort durch die Glätte ihrer Lippen. Auf einmal ging er ihr nach wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geht und wie Fußfesseln zur Züchtigung des Narren dienen. Omamiony, przepraszam, 21-22. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Mit einem Mal, weil er sich immer dort aufgehalten hat, konnte er der Versuchung nicht mehr widerstehen. I tego razu, gdyż z tego względu, że on tam się znajdował, ciągle na nowo chodził na to miejsce, tego razu już nie mógł sprzeciwić się, czy przeciwstawić się temu wypróbowaniu, tej próbie. Pokuszeniu. Ich brauche nicht mehr dafür zu sagen, wenn es um zweifelhafte Seiten auf dem im Internet geht. Nie muszę wiele tutaj mówić odnośnie tych wątpliwych treści stron w internecie, które są. Dann ein anderes Thema,
Wie hoch? Kannst du mit Hemmschwelle etwas anfangen? Hemmschwelle, eine Hemmung, etwas zu tun. Ich traue mich nicht, etwas zu tun. Das nennen wir manchmal Hemmschwelle. Wenn sie sehr hoch ist, dann traue ich mich nicht. Wenn sie niedrig ist, dann mache ich es einfach. Das verstehe ich nicht so richtig. Ja, ich will es anders sagen. Zdolność powstrzymywania się. Ona jest albo nisko bardzo, w jakimś sercu, że łatwość jest w przekraczaniu granic, a u innego ona jest wyżej. Ist das so erklärt? Ja. Ich glaube, dass man über den Computer oder das Smartphone eher etwas sagt, was man persönlich nicht sagen würde. Więc myślę, że o internecie czy o smartfonie można by było prędzej coś powiedzieć. Nie, że za pomocą smartfonu lub internetu wyrażamy się śmielej na temat pewnych rzeczy, których nigdy byśmy w rzeczywistości wobec ludzi nie powiedzieli. Jetzt kann sich jeder für sich mal folgende Frage stellen. I teraz każdy może sobie osobiście zadać następujące pytanie. Könnte alles, was ich digital kommuniziert habe oder an Bildern mir angesehen habe, hier öffentlich an der Wand angeschlagen sein? Czy teraz to wszystko, co sobie w tym cyfrowym świecie napisałem i to, co sobie czytałem i oglądałem jako obrazy i zdjęcia wydrukowane, czy mógłbym powiesić tutaj na tej ścianie i publicznie pokazać? Jeder kann die Frage für sich mal beantworten. Każdy może sobie to osobiście to pytanie, na to pytanie odpowiedzieć. Und macht es nicht so wie der junge Bruder, den ich kenne. I nie róbcie tego tak jak taki młody brat, którego znam. Der nach einiger Zeit sogar das Schlüsselloch an seiner Tür abgeklebt hat, damit die Eltern ja nicht da durchgucken könnten, um zu sehen, was dort treibt. Który zrobił tak, że zatkał tą dziurę od klucza w swoim pokoju, od klucza, żeby rodzice jego nie mogli nic zobaczyć, co się dzieje w jego pokoju, co on tam wyprawia. Heute lebt er wie ein Mensch in den schlimmsten Sünden. I on żyje teraz dzisiaj jako człowiek w najgorszym grzechu. Damit hängt auch eine andere Frage zusammen. I z tym jest powiązane jeszcze kolejne pytanie. Mit wem habe ich Kontakt? Z kim mam kontakty? Habe ich viele Freunde? Czy mam wielu przyjaciół? Ich weiß von einem Mädchen, heute wird sie das nicht mehr haben, aber sie hatte 250 Freunde. Wiem o takiej dziewczynie, dzisiaj ona by tak nie postępowała, ale ona miała 250 przyjaciół. Freunde im Sinne von Facebook. Ona miała tych znajomych, czy przyjaciół w znaczeniu znajomych z Facebooka. Wir können in unserem Leben nicht 250 Freunde haben. W naszym życiu nie jest możliwe, abyśmy mieli 250 przyjaciół. Und selbst die Menschen dieser Welt sagen, Freunde sind nur die, die man persönlich kennt. Also i ludzie tego świata sami to muszą przyznać i mówią, że przyjacielem jest ten, którego osobiście możemy spotkać. Und wenn wir über Gefahren nachdenken, spotykamy. I jeżeli myślimy o niebezpieczeństwach, dann müssen wir auch fragen, gibt es Kontaktaufnahme durch fremde Personen, die mir Kontakt aufnehmen. Czy są pewne próby kontaktu przez osoby z drugiej strony, które do mnie się zwracają i one na mnie polują, można powiedzieć. Die Polizei in Deutschland sagt, Policja w Niemczech mówi, jedes dritte Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren, co trzecia dziewczynka w wieku od 10 do 16 lat, hat schon eine unsittliche Anfrage bekommen von Pädophilen oder von Männern, die Hurerei treiben wollen. Otrzymała nieprzystojne zapytania od mężczyzn lub od różnego rodzaju pedofilii czy zboczeńców, którzy po prostu przeteczeństwo uprawiają. Das ist eine ganz reale Gefahr. To jest całkowicie realne zagrożenie. Dann fällt mir gerade noch ein Beispiel ein. I jeszcze teraz mam kolejny przykład, który mi wpadł na myśl. Wie hänge ich an dem Gerät? Wie kann ich mich da gar nicht mehr von lösen?
jak bardzo przyzwyczaiłem się, czy umiłowałem ten przedmiot, jak ciężko byłoby mi od niego się odłączyć, oddzielić. In diesem Sinne ein positives Beispiel. I teraz chciałbym do tego dodać taki pozytywny przykład. Ich kenne einen jungen Mann, mit dem ich mich einige Male ausgetauscht habe über das Thema. Ja znam młodego człowieka, z którym parę razy rozmawiałem na ten temat. Ich glaube nicht, dass er meine Warnungen angenommen hat. Nie sądzę, że on moje ostrzeżenia przyjął. Aber was er mir einmal erzählte, war folgendes. Ale to, co mi opowiedział, to... Er sagte zu mir, mein Smartphone ist kaputt. Powiedział mi, mój smartfon się uszkodził. Das heißt, der Akku war kaputt und der neue konnte erst in 10 Tagen geliefert werden. I powiedział, akumulator się zepsuł i nowy zostanie dostarczony dopiero po 10 dniach. Und dann sagte er mir, das war, ja. Dann powiedział mi, das war gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorher dachte. Że to wcale nie było tak źle, tak strasznie, jak sobie to wyobrażałem. Ich war ganz entspannt. Ja byłem całkowicie rozluźniony. Ich musste nicht mehr alle 15 Minuten auf das Gerät schauen. Nie musiałem co 15 minut patrzeć na to urządzenie. Es war eigentlich gar keine schlimme Zeit. To tak naprawdę nie był wcale zły czas. Das Einzige, was schlimm war, und das ist wieder negativ. A jedyne to, co było złe, to jest znowu negatywna kwestia. Ich hatte keine Kontakte mehr zu meiner Gruppe. WhatsApp-Gruppe. Nie miałem więcej kontaktu z ludźmi z tej mojej grupy z WhatsAppa. Ich bekam ja überhaupt keine Nachricht mehr. Więc nie otrzymywałem żadnych żadnych wiadomości więcej. Also wenn sie irgendeine Verabredung hatten und irgendwas unternehmen wollten. A więc jeżeli oni się umawiali gdzieś albo chcieli coś razem zrobić. Habe ich die Nachricht ja nicht bekommen. To nie otrzymałem żadnej informacji o tym. Und dann habe ich ihm gesagt, dann kannst du mal sehen, wie wichtig du deinen Freunden bist. Ale dzięki temu powiedziałem mu, teraz możesz zobaczyć, jak ważny jesteś dla swoich przyjaciół. Daran erkennt man, wie gedankenlos wir oft mit diesem Gerät umgehen. I dzięki temu możemy poznać, jak często bezmyślnie się zajmujemy czy obchodzimy z tym urządzeniem. Den Freunden, ich mach das immer in Anführungsstrichen, war das völlig egal, ob der jetzt die Nachricht bekommen hat oder nicht. Sie haben sich noch nicht einmal damit die Frage gestellt. A więc tym przyjaciołom, jak mówię zawsze ich w cudzysłowie, było całkowicie obojętne, czy on tą informację dostał ostatecznie, czy on wiedział o tym, czy też nie. Das heißt, die realen Kontakte sind eigentlich das, was für uns wichtig ist. A więc to oznacza teraz, że te rzeczywiste, realne kontakty są tymi, które są dla nas ważne. Wenn ich nochmal an den Mann denke, der sich mit seinem Smartphone verheiratet hat. Jeżeli myślę teraz o tym mężczyźnie, który ożenił się z tą komórką czy z tym smartfonem. Im Grunde war er doch einsam. Ostatecznie on był sam. Nie. Samotny, sam czy samotny. No? Er hatte keine Freunde und keine Frau gefunden. On nie odnalazł żadnych przyjaciół i żadnej towarzyszki, żony. Und hing letztendlich an seinem Gerät. I ostatecznie siedział i ślęczał nad tym swoim urządzeniem. Dann eine weitere, auch große Gefahr, glaube ich. I teraz następne, myślę, że duże niebezpieczeństwo. Das ist das, was wir Mobbing nennen. To jest to, co nazywamy mobbing. Ich habe mir hier Sprüche 25, Vers 2 aufgeschrieben. Tutaj wypisałem Sprüche 25, Vers 2. Wypisałem sobie tutaj fragment z przypowieści Salomona 25 rozdziału, 2 wersetu. Gottes Ehre ist es eine Sache zu erforschen, aber der Könige Ehre, nein, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre eine Sache zu erforschen. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Es geht mir darum, das verbergen. Mi chodzi o ukrywanie czegoś. Das Mobbing ist ja genau das Gegenteil. Mobbing jest całkowitym przeciwieństwem tego. Man sucht irgendetwas, was der Person vielleicht unangenehm ist. Wyszukuje się dość rzecz, która może być dla danej osoby nieprzyjemna.
Verbreite das in der WhatsApp-Gruppe. Rozpowszechnia się to na przykład na grupie WhatsApp. Oder vielleicht noch ganz im Internet, wo es jeder lesen kann. Lub gdzieś na jakichś stronach w całym internecie, gdzie każdy może mieć do tego dostęp i to przeczytać. Man kann heute alles fotografieren und weiterleiten. Można wszystko dzisiaj sfotografować i dalej udostępnić. Es gibt das traurige Beispiel einer Lehrerin, die ihren Dienst aufgeben musste. Jest, są też smutne przykłady, na przykład o pewnej nauczycielce, która swoją służbę w szkole musiała zakończyć. Weil durch ein Programm der Bildbearbeitung, ze względu na to, że przez program, który zmodyfikował, czy program do obróbki zdjęć, man ihren Kopf auf den Körper einer nackten Frau gesetzt hat, jej głowę wklejono na ciało nagiej kobiety. Und das Bild ins Internet gestellt. I to zdjęcie obrobiono i wrzucono do internetu. Das ist sicherlich Mobbing in der schlimmsten Form. Myślę, że to jest rodzaj mobbingu w jednej z najgorszych form. Aber es hat dazu geführt, dass die Lehrerin ihren Dienst nicht mehr ausüben konnte. Ale to doprowadziło do tego, że ta nauczycielka już nie mogła wykonywać swojego zawodu. Das ist natürlich etwas, wenn es uns gegenüber passiert, wir nicht verhindern können. I to jest oczywiście coś, co kiedy to się wydarzy na nas, będzie dotyczyło naszej osoby, nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać czy no, przeciwdziałać temu. Aber wir sehen auch, wie gering diese Hemmschwelle ist, so etwas doch zu tun. Ale widzimy, jak niskie są opory przeciwko temu, wbrew, nie. Jak widzimy, jak lekko i łatwo niektórym takie rzeczy wykonać. Jak mają niskie opory czy uprzedzenia, żeby coś takiego zrobić. Und das Internet ist voll von Unmoral und von Gewalt. A Internet jest pełny niemoralnych rzeczy i przemocy. Und die Gefahr ist auch, dass unsere Sinne dafür abstumpfen. I to niebezpieczeństwo jest też takie, że nasze zmysły zostaną przez to przytępione. Deswegen möchte ich gleich in der nächsten Stunde einen kleinen Weg aufzeigen, wie unsere Gedanken sich zum Guten formen können. Ale dlatego też w tej drugiej godzinie chciałbym pewną drogę pokazać, jak nasze myśli mogą się w dobrą stronę ukierunkowywać i uformować. Und dann eine letzte Frage. Was hat Einfluss auf mein Denken? I teraz ostatnie pytanie. Co ma wpływ na moje myślenie? Die Gesellschaft, in der wir leben, können wir nicht verändern. Die Gesellschaft, in der wir leben, können wir nicht verändern. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie zmienić tego społeczeństwa, w którym żyjemy. Mose und Daniel sind in einer gottlosen Welt groß geworden. Mojżesz i Daniel wzrastali w bezbożnym świecie. Mose war am Hof des Pharao. Mojżesz rósł na dworze Faraona. Daniel ist als junger Mann nach Babylon verschleppt worden. A Daniel jako młodzieniec został uprowadzony do Babilonu. Und doch waren sie fest in der Treue dem Herrn gegenüber. Ale pomimo tego oni byli trwali w tej wierności wobec Boga. Das ist übrigens auch eine Ermutigung für Eltern, das möchte ich eben kurz einfließen lassen. I tutaj krótko chciałbym wtrącić, że to jest też taka zachęta dla rodziców. In den jungen Jahren von Mose noch mehr als von Daniel. Gdyż w tych latach młodości u Mojżesza jeszcze bardziej niż u Daniela. Sind sie offensichtlich von ihren Eltern in den Wegen des Herrn erzogen worden. Oni wyraźnie byli wychowywani w poznaniu dróg Pana. Und ich denke, wenn wir an über Mose denken, dass das maximal 4 Jahre waren. I kiedy myślę o Mojżeszu, myślę, że to było maksymalnie 4 lata. Man liest, als er entwöhnt wurde. I kiedy entwöhnt? Nicht mehr Muttermilch bekam. Więc czytamy o tym, jak on został odstawiony od piersi matki. Früher dauerte das etwas länger als heute. Dawniej trwało to troszkę dłużej niż dzisiaj. Aber er war doch noch ein kleines Kind, als er zur Tochter des Pharao gebracht wurde. Ale on mimo tego był małym chłopcem, kiedy został doprowadzony, czy oddany tej córce Faraona. Und doch war da schon das, was die Eltern
in sein Herz gelegt haben, so dass er später der Führer des Volkes sein konnte. Ale to, co mama, matka i rodzice w tych krótkim czasie zasiali w jego serce, było na tyle silne, że on później, jak dorósł, stał się przywódcą tego ludu. Und auch Daniel hat von vornherein gesagt, ich will mich nicht verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. I Daniel od samego początku powiedział, że on nie chce się zanieczyszczać tymi daniami ze stołu królewskiego. Wir müssen in dieser digitalen Welt leben. My żyjemy, czy musimy żyć w tym cyfrowym świecie. Und ich wünsche, dass wir alle gefestigt wären wie Mose und wie Daniel. Ale życzę sobie, aby każdy z nas mógł być utwierdzony tak jak Daniel czy Mojżesz. Dann lesen wir zum Schluss noch einen Vers aus dem Hebräerbrief, I aus Kapitel 5. Przeczytajmy z Hebrajczyków 5 rozdziału. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Hebrajczyków 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es um die Lehre des Wortes Gottes geht. Ten kontekst wyraźnie nam pokazuje, że chodzi tutaj o naukę Słowa Bożego. Und da macht der Schreiber den Empfängern den Vorwurf, dass sie im Hören träge geworden waren, Vers 11. Ale ten pisarz w 11 wersecie mówi tym adresatom taki wyrzut, gdzie mówi, że oni stali się ociężałymi w słuchaniu Słowa. Sie konnten diese feste Speise, das was vielleicht eine tiefere Lehre ist, gar nicht mehr aufnehmen. I oni tego pokarmu stałego, co w znaczeniu jest tą głębszą nauką, tymi głębszymi prawdami, oni tego nie mogli strawić. Deswegen musste er eigentlich wieder von vorne anfangen. Dlatego on też musiał znowu zaczynać od początku. Wir wollen für uns die Ermutigung mitnehmen, die Ermunterung mitnehmen. Ale my chcemy to pocieszenie, czy to tak, pocieszenie wziąć do siebie ze sobą. Das Wort Gottes zu lesen. Abyśmy tą zachętę wziąć dla siebie, abyśmy czytali Słowo Boże. Damit wir wirklich gewöhnt sind. Abyśmy byli wyćwiczeni. Einen geübten Sinn haben. Abyśmy mieli ten wyćwiczony, tą wyćwiczone władze poznawcze. Um Gutes und Böses unterscheiden zu können. By rozpoznawać to dobre i zło. Wie gesagt, das war jetzt nur ein ganz kurzer Blick auf das Thema. Tak jak już mówiłem, jest to dość krótkie spojrzenie na temat. Vielleicht habe ich euch ein bisschen sensibel machen können. Być może troszkę mogłem was tutaj uczulić na te kwestie. Und ihr denkt einfach einmal über euer eigenes Verhalten in diesem Thema nach. I przemyślcie, proszę, wasze własne zachowanie odnośnie tego tematu czy tej kwestii. Ich möchte einfach nur jetzt ein paar Hinweise geben. Teraz chciałbym parę wskazówek przekazać, die mir wichtig erscheinen im Zusammenhang mit dem Thema der Folgenstunde. Które mi się wydają dość ważne w połączeniu z tym tematem wcześniejszej godziny. Und ich habe mir einige Verse aufgeschrieben, die wie eine Kette sein sollen. I ja wypisałem sobie kilka wersetów, które mają tworzyć pewnego rodzaju łańcuch. Die uns helfen können, auch überhaupt mit den Dingen dieser Welt umzugehen. Które mają nam pomóc, w ogóle dopomóc obchodzić się z rzeczami tego świata. Ich beginne mal mit Kolosser 3, Vers 12. Und das soll ein Übergang sein von der letzten zu dieser Stunde jetzt. I ja chciałbym rozpocząć fragmentem z Kolosan 3 rozdziału wersetu 17 i to ma być takie przejście pomiędzy tą godziną, którą słuchaliśmy, a godziną, którą teraz będziemy mieli. Tak.
3, Vers 17. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagen Gott dem Vater durch ihn. 3,17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Und dann möchte ich diese ganze Stunde unter den Überbegriff unser Herz stellen. I teraz chciałbym tą całą godzinę włożyć w pewien, czy podsumować pewien tytuł, czy nadać jej tytuł Nasze serce. Motto tej godzinie dać. Motto, nie? Więc nadać ten motto tej godzinie moje serce, nasze serce. Und wir wollen einige Verse nacheinander lesen. Chcemy teraz przeczytać kolejno kilka wersetów. Der erste in 1. Mose 8. Pierwszy fragment to jest z 1. Mojżeszowej 8 rozdziału. Es geht jetzt leider so ein bisschen hin und her. Okay. Es geht. 1. Mojżeszowa 8. Vers 21. Nur am Ende. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Und Jeremia 17. I teraz Jeremiasza 17. Vers 9, arglistig ist das Herz mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Jeremiasza 17,9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Das ist zunächst einmal eine Beschreibung, wie unser Herz von Natur aus ist. To jest na początku to, ten opis tego, jakie serce nasze jest od, zepsute od początku. Z natury. Das wird kein Mensch gerne hören. Tego się nie słyszy chętnie i żaden człowiek nie słyszy, nie słucha tych rzeczy z przyjemnością. Aber es ist das Urteil Gottes darüber. Ale to jest osąd Boży na temat tego serca. Und wir müssen daran denken, i my musimy o tym pamiętać, dass unser Herz auch empfänglich ist für alles, was von unten kommt. Że nasze serce jest ulega wpływom, czy tak, ulega wpływom tego, co pochodzi z dołu. Wir haben ja noch das Fleisch in uns. Gdyż my mamy jeszcze to ciało w nas. Und wir kennen vielleicht auch alle diesen Kampf Fleisch gegen Geist. Dass der Fleisch... Każdy z nas zna być może tą walkę wewnętrzną pomiędzy ciałem naszym, naszą naturą, a naszym duchem. Und deswegen möchte ich diese Kettenglieder, von denen ich gesprochen habe, nacheinander jetzt einmal aufzeigen, die uns helfen, wie unser Herz in die richtige Richtung geht. I teraz chciałbym przeczytać te wersety, które będą tworzyły te ogniwo łańcucha, które będą pomagały nam zrozumieć, dass unser Herz in die richtige Richtung geht. Aby nasze serce mogło iść w tym dobrym kierunku. Wir fangen an mit Sprüche 23. I zacznijmy od przypowieści Salomona 23 rozdziału. Natürlich, Entschuldigung. Ja, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinem Wegen. Synu mój, daj mi swoje serce i twoje oczy niechaj strzegą w moich dróg. Wir verstehen, dass das ein Wort unseres Herrn an uns ist.
My rozumiemy to, że to jest słowo naszego Pana do naszych serc, do nas. Und ich will es einmal in einer dreifachen Form betonen. Zuerst gib mir dein Herz. I ja chciałbym to w różnych trzech punktach podkreślić. Po pierwsze, daj mi swoje serce. Und wenn wir über Herz nachdenken, wissen wir, was gemeint ist. Daj mi mi swoje serce. Jeżeli myślimy o sercu, to wiemy o czym jest dokładnie mowa. Im Herzen bilden sich unsere Empfindungen. Gdyż w naszym sercu gromadzą się i budują emocje. Und im Herzen bilden sich auch unsere Gedanken. Ale również i w naszym sercu budują się też nasze myśli. Gedanken, die hinterher zu Worten und zu Taten werden. Myśli, które później są przekształcane w słowa lub czyny. Wir denken manchmal, dass wir durch unseren Verstand gesteuert werden. My czasami sądzimy, że jesteśmy kierowani przez nasz rozum. Aber ich glaube, dass der Verstand durch das Herz gesteuert wird. Ale myślę, że nasz rozum jest kierowany przez serce. Dort, wo unsere Empfindungen sind. Tam, gdzie nasze emocje, nasze odczucia są. Dort, wo wir uns wohlfühlen. Tam, gdzie się dobrze czujemy. Dort bilden sich unsere Gedanken. Tam budują się nasze myśli. Und dann steuern sie natürlich unser Handeln. I one przez to kierują też nasze czyny. Aber der Ursprung ist im Herzen. Ale to źródło jest w sercu. Und wenn wir dem Herrn unser Herz geben, i kiedy my damy, czy powierzymy Panu nasze serce, ich meine jetzt nicht im Sinne, dass wir uns bekehren und insofern ihm sozusagen das Herz geben, dass er uns errette. Ale tutaj nie mam na myśli nawrócenia, czyli że my powierzamy nasze serce Panu w tym znaczeniu, że Pan nas ratuje. Sondern dass wir ihm unser Herz geben, dass wir in unseren Gedanken und Empfindungen bei ihm sind. Ale chodzi mi o powierzenie mu naszego serca, oddanie mu naszego serca w tym, że z naszymi myślami i naszymi odczuciami jesteśmy przy Panu. Wir können auch betonen, gib mir dein Herz. Możemy tutaj jakby podkreślić to, daj mi twoje serce. Und dann können wir betonen, gib mir dein Herz. Gib es mir. I jeszcze możemy podkreślić, czy wypowiedzieć to zdanie, podkreślając, daj mi to twoje serce. Z podkreśleniem na daj. Das ist der Anfang unserer Überlegungen. To jest początek tych naszych rozważań. Durch was lassen wir unsere Empfindungen und unsere Gedanken beeinflussen? Przez co dajemy, inaczej, co wpływa na nasze odczucia i nasze myśli? Co jest tą rzeczą, która je kształtuje? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Daj mi twoje serce, mój synu. Und dann habe ich mir einen Vers aufgeschrieben aus Psalm 73. Tutaj sobie wypisałem werset 73 psalmu. Ich meine, ich hätte gestern schon einmal gesagt, dass wir manchmal Verse lesen, wo wir ein bisschen zurückschrecken. I wczoraj już mówiłem o tym, że czasami czytamy w Słowie Bożym wersety, których się trochę obawiamy, które nas odstraszają. Und ich glaube, das ist auch so ein Vers hier, den ich habe. I tutaj myślę, że to jest też ten rodzaj wersetu, który tutaj chcemy przeczytać. In Vers 25 sagt Asaf, wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich ja nichts Lust auf der Erde. Tutaj Asaf mówi w wersecie 25, 73 psalmu. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Ich glaube, dass wir uns persönlich diesen Vers mal einige Male durchlesen müssen. Ja, wir haben ein bisschen anders. Ja, das anders. Ja, der Vers ist an nichts Lust auf der Erde. Hier steht, bei uns ist an niemanden. An niemandem. Ja, okay. Ist ein bisschen anders. Ist ein bisschen anders, ja. A więc tutaj w niemieckim tłumaczeniu jest, że na nic, w niczym innym nie mam upodobania na tej ziemi. Czyli chodzi również o rzeczy, o te ziemskie rzeczy, nie tylko o osobę. Aber wir können das auch auf eine Person beziehen. Ale również i możemy się tutaj odnieść do osoby.
Wen habe ich im Himmel, den Herrn Jesus? Kogo mam w niebie, Pana Jezusa. Und niemand auf der Erde sollte meine Lust sein. I nikt na tej ziemi nie powinien być moim pożądaniem, czy kimś, kim mam upodobanie. Also eine Sache oder eine Person. Czy to ma być rzecz, czy też osoba. Aber die Aussage, neben dir habe ich an nichts Lust, die ist so großartig, dass man Angst hat, sie für sich selbst zu sagen. Ta myśl, że obok Ciebie, Panie, nie mam w niczym upodobania na tej ziemi, jest taką, tak piękną, wspaniałą myślą, którą tak ciężko nam dla siebie ją przyjąć i zastosować. Und trotzdem sollten wir uns selbst einmal mit allem Ernst diese Frage stellen. Ale pomimo tego, powinniśmy z całą szczerością zadać sobie to pytanie. Ich denke, der Apostel Paulus war ein Mann, der, wir sagen heute, mit beiden Beinen im Leben steht. Also der wusste, was das Leben ist. Mówi się, że apostoł Paweł, tak jak tutaj stał, inaczej, mówi się, że apostoł Paweł stał obyma nogami na tej ziemi, był, tak, i po prostu był stabilnie na tej ziemi. Był trzeźwym. Nie był marzycielem. Der kannte Ehre. Znał życie, on powiedział, znał życie. On znał chwałę. Er kannte Verachtung. I znał poniżenie. Er kannte Überfluss. On znał przepych. Er kannte Armut. Ale znał i biedę. Und dann sagt er in Philippa 2. I tam i również pisze w Filipian 2 rozdziale. Das Leben ist für mich Christus. Mówiąc, życiem dla mnie jest Chrystus. Nichts anderes. Nic innego. Das lenkt auch unsere Herzen in die Richtung, wie ich meine, dass wir hier diese Verse lesen sollen. I to ukierunkowuje nasze serca w takim kierunku, w którym tutaj też, o którym też czytaliśmy w tych wersetach. Und dazu gibt es dann ein Gebet von Paulus in Epheser, Kapitel 3. I w Efezjan, w rozdziale 3, czytamy modlitwę Pawła. Das wollen wir für uns auch lesen. Chcemy ją przeczytać dla nas. Epheser 3, Vers 17, da betet er unter anderem, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und tutaj między innymi w rozdziale 3, 17 wersecie pisze, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Dann könnten wir die Frage stellen, was füllt unser Herz aus? Teraz możemy zadać sobie pytanie, co wypełnia nasze serce? Der Christus soll darin wohnen. Gdyż Chrystus ma tam mieszkać. Und dann, powinien tam mieszkać. Und dann werden unsere Gedanken in rechter Weise geformt. I wtedy nasze myśli będą w odpowiedni sposób formowane. Es ist nicht unwichtig, dass er sagt, durch den Glauben. I to nie jest nieważne, że on tutaj mówi przez wiarę. Denn alles, was wir an geistlichen Dingen besitzen, besitzen wir durch den Glauben. Gdyż wszystko, co w naszym duchowym życiu posiadamy, posiadamy to przez wiarę. Wir haben einmal geglaubt, als wir uns bekehrt haben. My raz uwierzyliśmy, kiedy się nawróciliśmy. Und das kann uns niemand mehr nehmen. I tego nam nie może nikt zabrać. Aber wir sollen auch fortwährend im Glauben leben. Ale my powinniśmy wzrastać w wierze. Und dass der Christus in unseren Herzen wohnt, ist eben auch eine Frage des Glaubens. Dass der Christus in unseren Herzen wohnt, müssen wir auch im Glauben verwirklichen. I to, że Chrystus żyje w naszych sercach w wierze, powinniśmy również odzwierciedlać. Wenn wir ihm also unser Herz gegeben haben, kiedy my nasze serce jemu podarowaliśmy, wenn wir an nichts anderem Lust haben auf der Erde, i nie mamy upodobania w niczym innym na tej ziemi, und wenn er dann in unseren Herzen wohnt, i on mieszka w naszych sercach, dann bildet das eben auch unsere Gedanken und Empfindungen. To wtedy kształtuje to i buduje nasze myśli i odczucia. Und dann hilft uns das, die irdischen Dinge richtig zu beurteilen und richtig einzuteilen. To pomaga nam wtedy te ziemskie rzeczy dobrze osądzać i dobrze też je przyporządkować do grupy.
Und dann lesen wir aus Matthäus 6 einen Vers. Chcemy teraz przeczytać z Mateusza 6 rozdziału. Vers 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mateusza 6:21. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Wenn wir also das als einen Schatz, als etwas Wertvolles sehen, jeżeli my widzimy to jako ten skarb, jako coś bardzo cennego, dann bildet das unsere Gedanken. To wtedy to buduje, kształtuje nasze myśli. Es ist eine, glaube ich, eine Weisheit, die wir weitergeben können. To jest ta mądrość, którą możemy się dzielić. Auch wenn wir an Gefahren in der Welt hier denken, über die wir eben gesprochen haben. Którą możemy też przekazywać dalej. Jeżeli myślimy też o tych niebezpieczeństwach, o których też mówiliśmy wcześniej. Wir müssen darüber nachdenken und die Gefahren natürlich klar auch erkennen. My musimy o tym myśleć, musimy o tym pamiętać, żeby dobrze rozpoznawać te niebezpieczeństwa. Aber der beste Weg, sich vor dem Bösen zu schützen, ale najlepszą drogą, aby się uchronić przed złem, ist, dass man sich mit dem Guten beschäftigt. Jest to, aby się zajmować tym dobrym, tą dobrym pokarmem. Wenn meine Gedanken auf das Gute immer wieder ausgerichtet sind, jeżeli moje myśli będą zawsze ukierunkowane w kierunku tego dobrego, dann bewahrt mich das vor allem Bösen. To wtedy to zachowa mnie przed wszelkim złem. Und deswegen lesen wir dazu nochmal aus den Sprüchen einen Vers. I do tego przeczytajmy jeszcze raz z powieści Salomona. Z rozdziału 4. Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. 23 werset 4 rozdziału. Czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Wir sollen also zweierlei tun. Więc powinniśmy dwie rzeczy czynić. Dem Herrn unser Herz geben. Nasze serce oddać Panu, und es gleichzeitig behüten. Ale z drugiej strony strzec. Im Sinne von bewahren. W znaczeniu zachowywania. Mehr als alles andere steht hier. Tutaj jest napisane więcej niż wszystkiego. Und hier wird wieder gesagt, was ich schon eingangs gesagt habe. I tu jest znowu to powiedziane, co na początku mówiłem. Hier steht in unserer Übersetzung, von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Bo z niego tryska źródło życia. Es meint so viel wie das, was ich erklären wollte, dass unsere Taten aus dem Herzen kommen, dass wir nicht durch unseren Verstand gesteuert werden, sondern durch unser Herz. Okay. A więc ten fragment tutaj mówi o tym, że to, co czynimy i to, co wykonujemy, to pochodzi z serca naszego, a nie, że jesteśmy kierowani tylko rozumem, tylko, że serce jest tym, które cechuje nasze życie. Und wir behüten es, indem wir bei dem Herrn bleiben. I wtedy, a strzeżemy te serce w tym, przez to, że będziemy zostawać przy Panu. Und dann gibt es natürlich auch Gefahren. Oczywiście są też niebezpieczeństwa. Der Feind möchte uns das ja immer wieder nehmen. Möchte diese Freude und diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die uns bewahrt. A więc ten wróg, który czyha, on chce nam zabrać tą radość i tą społeczność z Panem, która nas też strzeże. Und eine Gefahr finden wir in Sprüche 23. I jedno z tych niebezpieczeństw znajdujemy w przy powieści Salomona w 23 rozdziale. Auch da geht es wieder um das Herz. Tutaj znowu jest mowa o sercu. Vers 17. Werset 17.
Dein Herz beneide nicht die Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. 23,17. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Das ist so manchmal eine Gefahr für uns, die der Teufel auch vor uns legt. To jest też niebezpieczeństwo dla nas, które kładzie przed nami ten diabeł. Als Gläubiger musst du auf vieles verzichten. Gdyż jako wierzący musisz z wielu rzeczy zrezygnować. Dann sagen die Kameraden oder Kollegen, ja, sie dürfen dich ja nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. I wtedy nasi koledzy z pracy, czy koledzy ze szkoły, jacyś kumple mówią do nas, ty znowu tego nie możesz, znowu z tego musisz zrezygnować. Und dann ermahnt er, und dann ermahnt der Vater seinen Sohn, beneide nicht die Sünder. Ale tutaj napomina ojciec swego syna, mówiąc, nie zazdrość grzesznikom. Und wir sagen jetzt einfach einmal noch, I wtedy my mówimy jeszcze raz, powtarzamy to. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mówiąc, tam gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Und wenn es dir wertvoll ist, mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft zu haben, jeżeli tobie jest bardzo cenne mieć społeczność z Panem Jezusem, die gleichen Gedanken, wie der Herr hat, te same myśli, które Pan miał, które ma, dann bewahrt dich das auch, den Sünder zu beneiden. To będzie cię zachowywać przed tym, abyś miał myśli zazdrosne wobec tych grzeszników. Und ich glaube, wir erkennen dann, dass die Freude der Welt immer nur eine kurze Freude ist. I myślę, że my rozpoznajemy to, że ta radość tego świata jest to krótka, przemijalna radość. Die oft auch eine bittere Freude ist. Która często jest też gorzką radością. Man muss nur an Süchte denken und ähnliche schlimmen Erscheinungen. Trzeba myśleć o tych, możemy pomyśleć o tych nałogach i wszelkiego rodzaju użytkach. Oder auch der ungute, ich bin nochmal beim Internet, der ungute Gebrauch des Internets hinterlässt immer ein schlechtes Gewissen. I jeżeli wrócimy z powrotem do internetu, to te złe używanie internetu zawsze, czy grzeszne, zawsze będzie pozostawiało wyrzuty sumienia. Deswegen endet der Vers hier, beeifere dich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Dlatego też ten fragment kończy się tym, i zawsze zabiegaj o bojaźń Pana. Das hilft uns, wenn wir Gottes Furcht haben, uns vor dem Bösen zu bewahren. I to bojaźń Pańska będzie nam pomagać w tym, żebyśmy byli zachowani od zła. Und da möchte ich einen Weg zeigen, der uns hilft, das so zu tun, im Psalm 119. I chciałbym teraz pokazać drogę, która nam w tym może pomóc. To jest fragment z Psalmu 119. Vers 11. Werset 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. W moim sercu przechowuję słowo moje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Das ist mir sehr wichtig jetzt hier. To jest dla mnie bardzo ważne. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. W moim sercu zachowałem twoje słowo. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir das Wort kennen. Po pierwsze, to oznacza, że my znamy to słowo. Wenn wir es nicht kennen, können wir es nicht bewahren. Jeżeli my go nie znamy, to nie jesteśmy w stanie go zachować. Das heißt, wir müssen das Wort Gottes lesen. To znaczy, że musimy czytać słowo Boże. Und ich meine, in einem doppelten Sinn. I rozumiem to w podwójnym znaczeniu. Ich möchte vielleicht besser sagen, auf doppelte Weise. Albo lepiej wyrażając to w podwójny sposób. Die erste Weise ist, es von hinten bis vorne einmal durchzulesen. Po pierwsze, czytać słowo od początku do końca. Und sicherlich nicht nur einmal, sondern wiederholt. I nie tylko raz, ale więcej razy powtarzając. Das hat zwei Effekte. To ma dwa efekty. Wir werden mit dem Wortlaut vertraut. Po pierwsze, jesteśmy z tym słownictwem
Zmieniam słowa, zaznajomieni. Und wir bekommen auch einen Überblick über das Ganze. I mamy pewien pogląd wobec odnośnie całości. Je mehr wir das tun und auch mit aufrichtigem Herzen das tun, im więcej to czynimy i czynimy to z tym szczerym sercem, otwartym sercem, umso mehr werden uns Zusammenhänge deutlich. To tym bardziej te powiązania czy zależności będą nam otwarte dla nas i widoczne. Und umso mehr werden uns auch göttliche Grundsätze deutlich. I tym więcej będą nam też te boskie fundamenty czy zasady jawne. Mit Grundsätzen meine ich Aussagen der Schrift. Zasady to znaczy wypowiedzi, bo słowa, die uns helfen in bestimmten Lebenssituationen die richtige Entscheidung zu treffen. Które nam pomagają w odpowiedni w poszczególnych sytuacjach życiowych podejmować odpowiednie decyzje. Wir finden vielleicht für eine Frage keine direkte Anweisung. Być może na jakieś pytanie nie odnajdujemy bezpośredniej instrukcji, jak coś uczynić. Aber wenn wir in unserem Herzen sein Wort bewahrt haben, ale jeżeli my w naszym sercu zachowaliśmy swoje, Jego Słowo, dann wissen wir, wie der Herr denkt, to wiemy, jak On myśli. Und dann, jak können, myśli. Und dann können wir unsere Entscheidung treffen. To, i wtedy możemy podjąć naszą decyzję. Ich habe immer ein gutes Beispiel für mich, was solche Grundsätze angeht. Ja mam dobry przykład z mojego życia, jeżeli chodzi o te zasady Boże, zasady Słowa. Der Apostel Paulus sagt einmal etwas. Apostoł Paweł powiedział raz. Er zitiert den Herrn Jesus, das finden wir in den Evangelien nicht, aber er zitiert ein Wort des Herrn Jesus. On cytuje Słowo Pana Jezusa. Der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Który powiedział, dawać jest bardziej błogosławione niż przyjmować. Brać. Das ist so eine, ein göttlicher Grundsatz. To jest taka boska zasada. Der ist jetzt zunächst keine Anweisung oder kein Befehl oder irgendetwas. Która nie jest kolejno tutaj jakąś przykazaniem czy was ist keine Anweisung, kein Befehl. Która nie jest rozkazem czy instrukcją wskazówką czy instrukcją. Aber ein göttlicher Gedanke, der uns hilft mit unserem Besitz nach Gottes Gedanken umzugehen. Ale Boża, to jest Boża wskazówka, myśl Boża, jak mamy, jak możemy z naszym majątkiem się obchodzić. Und dieses Empfinden bekommen wir, wenn wir Gottes Wort kennen. I to usposobienie możemy otrzymać właśnie dzięki temu, że to Słowo Boże znamy. Und die zweite Weise, in Gottes Wort zu lesen, ist, a tą drugą można metodą, którą Słowo Boże chcemy czytać, sich einmal mit einem ganz bestimmten Thema zu befassen. To jest zajmować się jakimś określonym tematem. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Ja teraz podam przykład. Einmal in der Schrift zu forschen, was sagt sie über die Taufe. Szukać i rozważać w Słowie Bożym, na przykład, co ono mówi odnośnie chrztu. Dann sucht man Stellen, die darüber etwas sagen. I wtedy wyszukujemy tych fragmentów, które o tym mówią. Ganz gezielt eben bestimmte Stellen. I tak szukając właśnie docelowo tych fragmentów, które będą mówić o tym temacie. Und da findet man eine Belehrung über dieses Thema. I wtedy jesteśmy w stanie znaleźć pouczenie odnośnie tego tematu z całego słowa. Oder mal ein anderes Beispiel. I teraz może jakiś inny przykład. Ich will mich mal besonders mit den Leiden des Herrn Jesus beschäftigen. Chciałbym się zająć szczególnie cierpieniami Pana Jezusa. Das ist eben eine Art und Weise, Gottes Wort zu lesen, dass man gezielt etwas sucht. I to jest też ten sposób, na który, w którym możemy czytać też Słowo Boże, że celowo wyszukujemy i zajmujemy się jednym tematem. Und ich glaube, dass diese beiden Weisen die richtigen sind, um Gottes Wort zu lesen. I myślę, że te dwa sposoby czytania Słowa Bożego są prawidłowymi, aby czytać Słowo. Und wenn wir etwas bewahren, a jeżeli coś zachowujemy, dann tun wir das, weil es uns wertvoll ist. To czynimy to, dlatego że jest to cenne.
Und so sollten wir auch mit Gottes Wort umgehen. I tak samo powinniśmy obchodzić się ze Słowem Bożym. Ein paar Verse weiter sagt der Psalmist hier in 119. Parę wersetów dalej psalmista Psalmu 119 mówi: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ja cieszę się z Twojego słowa jak ten, który znalazł wielki łup, czy no, zdobył wielki łup. Und dann lesen wir aus Psalm 19 etwas. I przeczytajmy teraz jeszcze z Psalmu 19. Dass dann vielleicht die Folge davon ist, dass wir Gottes Wort in unseren Herzen haben. To być może jest następstwem czy konsekwencją tego, że będziemy mieli Słowo Boże w sercach naszych. Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego o Pan, u Ciebie, o Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Da ist auch unser Herz wieder angesprochen. Tu jest znowu nasze serce w centrum. Unser Herz ist einfach wieder angeregt. Tu jest te nasze serce pobudzone. Und wir verstehen, dass wir, dass wir über etwas nachsinnen, nachdenken können. I my rozumiemy to, że my możemy też o czymś rozmyślać, o czymś coś rozważać. Und unser Denken und Empfinden i nasze myślenie i odczucia sollte vor dem Herrn wohlgefällig sein. Das ist der Wunsch von David. To one miały być, miały znaleźć upodobanie u Pana. To było to życzenie Dawida. Vielleicht ist das auch ein Gebet, das wir für uns einmal sprechen können. I to jest modlitwa, którą też i my możemy wypowiadać. Dass das, was wir sagen und das, was wir in unseren Herzen bewegen, aby to, co mówimy i to, co jest poruszane w naszym sercu, dass das vor dem Herrn wohlgefällig ist. Aby to było, znalazło upodobanie przed Panem. Und dann das letzte Glied dieser Kette in Apostelgeschichte. I teraz ostatnie ogniwo tego łańcucha z Dziejów Apostolskich. Aus Kapitel 11. Z rozdziału 11. Da ist Barnabas bei den Gläubigen in Antiochien. Tam jest Barnaba u wierzących w Antiochii. Und wir lesen in Vers 23. I przeczytajmy z wersetu 23. Als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Który tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Er freute sich also über den Glauben der Geschwister dort. Er freute sich über den Glauben der Geschwister. On się uradował wiarą tych wierzących tam na tym miejscu. Das war eine Gnade Gottes, die da gewirkt hat. Gdyż to była ta łaska Boża, która tam działała. Und dann ermahnte er sie, bei dem Herrn zu verharren. I on ich zachęcał, czy to jest napomniał nawet, napominał ich, aby trwali przy Panu. Ich meine, das fasst alles zusammen, was wir jetzt über unser Herz überlegt haben. I być może bym powiedzieć, że to podsumowuje to wszystko, to co mówiliśmy już do tej pory o naszym sercu. Dem Herrn unser Herz zu geben. Aby dać, oddać serce nasze Panu. Der Christus soll in unseren Herzen wohnen. Chrystus ma mieszkać w naszym sercu. Wir haben einen Schatz im Herzen. Mamy skarb w naszym sercu. Wir wollen es behüten. Chcemy ten skarb strzec. Und unser Herz soll nicht neidisch auf die Sünder blicken. Nasze serce niech powinno zazdrośnie patrzeć na grzeszników. Und wir sollen sein Wort in unseren Herzen bewahren. I my chcemy Jego Słowo w naszych sercach zachowywać. Und das Reden und Sinnen unseres Herzens soll wohlgefällig vor ihm sein. I te myśli, ta mowa i te rozważania w naszych sercach powinny znajdować upodobanie u Pana. Und in diesem Sinne bleiben wir bei dem Herrn. I
Obejmując to wszystko, będziemy pozostawać przy Panu. Wir sind dann in einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wtedy jesteśmy w tej bliskiej relacji społeczności z Panem Jezusem. Wir haben eine Freude daran, über ihn nachzudenken. Mamy tą radość, aby rozważać i myśleć o nim. Wir haben eine Freude daran, im Wort Gottes über ihn zu lesen. Mamy tą radość czytać w Słowie Bożym o nim. Und wir haben eine Freude daran, über seine Liebe zu uns nachzudenken. I mamy tą radość rozważać tą miłość, którą on nam okazał. Aber dann habe ich noch etwas ausgelassen und möchte das jetzt an den Schluss stellen. Er ermahnte sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu fahren. Ale tutaj na koniec pozostawiłem sobie to, że jak czytamy w 23 wersecie jeszcze raz, ale on tutaj napominał ich, aby mit Herzensentschluss. Ich nehme mir das in meinem Herzen vor, das zu tun. Ja, ja. A on tutaj troszkę w tym tłumaczeniu jest inaczej. Tutaj jest mowa o tym, że on zachęcał, czy napominał ich, aby oni z tą decyzją serca, z tym ukierunkowaniem serca, czy z decyzją takim serca... świadomym postanowieniem serca. O, postanowieniem, dokładnie. Z postanowieniem serca chcieli trwać przy Panu. Das ist also etwas, was hier in dieser Ermahnung das Wichtigste ist. I to jest to, co jest najważniejsze w tym napomnieniu. Wir sollen das wirklich aus unserem Herzen heraus tun und tun wollen. Że powinniśmy to z naszego serca chcieć i chcieć to wykonać. Und dann denken wir noch einmal daran, was wir über das Herz gesagt haben. I jeżeli będziemy myśleć, pomyślmy o tym jeszcze raz, co do tej pory mówiliśmy o sercu. Dass von ihm aus unsere Gedanken und Handlungen kommen. Że z tego serca wychodzą nasze myśli i też te uczynki, czyny. Ein gutes Beispiel ist Daniel. Dobrym przykładem jest Daniel. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen. My o tym krótko wcześniej wspominaliśmy. Gestern, glaube ich. Ne? Myślę, że wczoraj. Wir lesen von Daniel, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Wiesz, on podjął tą decyzję w sercu swoim, aby nie jeść z tych dań ze stołu królewskiego. Das war also in seinem Herzen. A więc to było to postanowienie, to co było w jego sercu. Und dann hat zu dem Aufseher gesagt, ich möchte das nicht essen. To więc to zaczęło się w jego sercu, a dopiero potem poszedł do swojego naczelnika i tego, który nim się opiekował i powiedział, że on nie chce tego jeść. Und dann lesen wir, Gott gab ihm Gnade in den Augen des Aufsehers und er hat ihm Gemüse und Wasser gegeben. I wtedy czytamy o tym, że Pan dał łaskę wobec tego, co on powiedział i ten naczelnik był przychylny wobec niego. Dann wollen wir noch mit der Frage schließen, wie geht das, bei dem Herrn zu bleiben? I teraz chcielibyśmy zakończyć tym pytaniem, jak to zrobić, żeby przy Panu pozostać? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ta odpowiedź jest całkowicie, myślę, że prosta. Wir lesen sein Wort. Czytamy Jego Słowo. Und wir sind Beter. I jesteśmy tymi, którzy się modlą. Wir können mit unserem Herrn und unserem Gott und Vater reden. My możemy z naszym Panem i z naszym Bogiem Ojcem rozmawiać. Ganz normal, ohne irgendwelche Liturgie oder irgendwelche Vorschriften. Całkowicie normalnie, bez jakichś liturgii, czy obrzędów, czy jakichś religijnych przepisów. Przepisów religijnych. In einem Psalm lesen wir, schüttet euer Herz vor ihm aus. W jednym psalmie czytamy, abyśmy wytrząśli, czy wylali przed nim swoje serca. Sagt alles, was darin ist. Powiedzieli mu wszystko, co w nim się znajduje. Nicht nur die Not, die wir haben. Nie tylko ta niedola, którą mamy. Wir können auch die Freude mit dem Herrn teilen. Ale tą radość też możemy z Panem dzielić. Also bei dem Herrn zu verharren, sein Wort zu lesen, das heißt, er redet zu uns. A więc przy Panu pozostać, Jego Słowo zachowywać, to znaczy, że Pan mówi do nas. Und im Gebet zu sein, das heißt, wir reden mit ihm. Wir reden mit ihm. A pozostać
A pozostać w modlitwie to oznacza, że my z nim rozmawiamy, czy mówimy do niego. Und das alles wollen wir tun mit einem Herzen, das sich ganz dem Herrn hingibt. A to wszystko czynimy z sercem, które Panu wszystko powierza. Und vielleicht ist das eine Hilfe, mit all den Dingen, die in dieser Welt sind, auch richtig umzugehen. I być może jest to, myślę, że to jest ta pomoc, która pozwoli nam ze wszystkimi tymi rzeczami, które są w tym świecie, dobrze się obejść. Dann werden wir das, was in der Welt ist, auch in der rechten Weise beurteilen können. I będziemy w stanie te rzeczy, które są, znajdują się w tym świecie, w odpowiedni sposób osądzić. Deswegen lassen wir uns das noch einmal sagen, was wir gelesen haben. Dlatego pozwólmy sobie jeszcze raz to powiedzieć, to co czytaliśmy do tej pory. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Daj mi, Synu mój, serce swoje.